Dobry Państwu, witaj Aniu. Witam wszystkich serdecznie, Ciebie także. Tak jakoś nam życie nam podsunęło siebie nawzajem, także tak. Idziemy za ciosem. Jak ludzie nas sadzają koło siebie na krzesłach, na prelekcjach, a wcześniej już mieliśmy jakiś taki wstępny kontakt, no to coś tam musi w tym być. Później patrzę astrologicznie, jest krytyka, czyli dzisiaj mamy dwie krytyki księżycowe, czyli konstelacje Barano-Byka, konstelacja Plejad, Wodnika, oświeceniowa, nowej ery, to jest właśnie ta konstelacja i tak mówimy, zrobimy tak spontanicznie wspólną rozmowę, bo ja już troszeczkę tak przez świat patrzę jak taki Matrix, spadające cyferki z góry i widzę, nie obchodzi mnie imię, nazwisko, bo mi to nic nie powie, ale wibracje duszy to już tutaj urodzeniowo i z tych wszystkich znaków wychodzą i pokazują, że coś jest na rzeczy. Także robimy w sumie nagranie, tak żeby pokazać też astrowedy z życia wzięte. To miała być seria poświęcona jakby przykładom ludzi, którzy coś robią i że jest to zgodne wszystko z tym, co robią. Praktycznie nie pomylili się, idą tą drogą swoją, wybraną od początku i tylko to są wariacje różne, które się zmieniają, ale ten główny cel jest cały czas osiągany. Także dzisiaj z nami pani Anna Głowacz. Ania, jesteśmy na ty, prawda? Także tak, trudno być na pani, kiedy mamy taką tutaj zbieżność tych naszych układów. No i jesteś autorką książek Gwiezdne Dzieci, które osiąga coraz większą popularność i to w bardzo szybkim tempie, co też dało mi dużo do myślenia, bo mówię, muszę mieć tą datę tej pani, no bo coś tutaj jest związane z wodnikiem. Tylko co? Tak myślę, co? A tutaj nieprzypadkowo właśnie to jest cała ta astrologia, pokazuje, że wcale nie musisz się urodzić w styczeń, luty, żeby mieć wibrację wodnika, tylko to tutaj są te konstelacje tych plejad, także plejady są zawsze z tym wodnikiem związane i także ta tematyka tych. Czyli można powiedzieć, że jesteś strażniczką nowej ery i to, co każdy z nas, ja to zawsze powtarzałem, robi, wpisuje się jako drobny element do całości. Każdy ma te swoje kierunki, za którymi idzie i wdraża, czyli pomaga ludziom się może nie tylko tak do końca przebudzić, ale jakby nakierowywać ich, przyzwyczajać ich, że wszystko jest w ciągłej zmianie i w ciągłym ruchu i to, co teraz nadchodzi, przecież te nowe energie, to jest związane i z duszami, i z nowymi wibracjami ludzi. I pamiętam, że to nie jest przypadek, że dzieci kwiaty, tak zwane w latach 60. i cała ta tematyka, to było takie mocne pierwsze uderzenie tej energii wodnika i tutaj właśnie pokazało tą wolność, braterskość, altruizm, no, poczucie ogromnej wolności, prawda? Także to teraz nadchodzi. Teraz to widzimy, tę ogromną zmianę. No i wiadomo, że ktoś, kto przychodzi teraz na Ziemię, po ludziach, po tych młodych pokoleniu już widać, że ich nastawienie jest już troszkę inne, jak było poprzednio, co widzieliśmy, że wszystko ludzie akceptowali, wszystko brali na wiarę, nikt z nikim nie polemizował, a teraz wodnik ma przydomek, ja wierzę. Przepraszam, to mają ryby kończące się. Ja wiem, wodnik ma przydomek, ja wiem. Tu jest tutaj twór energetyczny, który będzie zmieniał, dostrajał do nowej epoki, do nowych czasów. No i jest to też związane, i ta tematyka jest oczywiście, pokrywa się idealnie z twoją książką. No i prosiłbym cię, Aniu, żebyś coś powiedziała o sobie. Ja tylko tak na wstępie powiem, że Ania ma księżyc w krytyce. Później to grafiką wspomożemy i to zobaczymy. Zodiak to jest 12 kwiecień, to jest Rewati, tutaj w zachodniej będzie baran, ale różnica jest taka, że w wedyjskiej astrologii jest to ryby, Rewati, słoneczne ryby, słońce symbolem, wybraniec bogów. Oczywiście to jest konstelacja bardzo mocno duchowa, to tutaj jak zobaczymy sobie postacie, które grały papieży, John Vogt grał papieża Rewati, Richard Chamberlain grał księdza, to był film z lat 80.
też jest Rewati, Piotr Adamczyk, Ryby, to tutaj wszystko, nie wiem, czy reżyserowie chyba podświadomie tych aktorów dobierają, jeśli czują, że mają którąś z tych konstelacji. No i ascendent w raku, Pusia, układ 1, mamy układ 1-7 i 5-11, czyli tutaj mamy układ rachów w domu 11, wodnika, a drugi jest w domu barana, czyli tutaj ten układ nakierowany jest też na osoby, też dużo pisarzy też ma ten układ, bo aktorzy, pisarze, to ogólnie chodzi o to, żeby pokazać się światu, przekazać to, co się ma do przekazania. Także oddaję ci głos, Aniu, nie chcę przeciągać, bo ja też taki gaduł jak chyba ty. No, żeśmy się dobrali, nie? Słuchaj. No kochani, skoro Grzesiu mi tutaj tak już pięknie prześwietlił, powiedział mniej więcej, co tu robię i faktycznie jest to w sumie zgodne z tym, co tutaj przyszłam robić na Ziemię w tym czasie, takim dla nas bardzo fajnym i trochę niefajnym, bo nie wszystkim przychodzi łatwo przejście do tej nowej ery. Większość ludzi już mniej więcej słyszała o książkach Gwiezdne Dzieci, tam troszkę poruszamy tematykę tego, co było, co zostało sfałszowane, co zostało ukryte przed ludźmi, abyśmy mogli dowiedzieć się prawdy. W drugiej części jest troszkę więcej o energiach, jak dbać o siebie, o swoją energetykę. Jest tam też taki mały rozdział o tym, co będzie się działo w przyszłości. Taka przyszłość przez dziurkę od klucza. Natomiast teraz jestem w trakcie pisania trzeciej części, w której już będziemy poruszać się tylko i wyłącznie po wydarzeniach przyszłości i tego, co nas czeka, na co trzeba się przygotować. No a niestety na niewiele jesteśmy przygotowani, albo może nie, że na niewiele, ale bardzo niewiele osób jest przygotowanych na to, co nadejdzie. I jednak te manipulacje, paradygmaty, które były nam narzucane przez jakby odgórnie, one jednak królują i no, może być ciężko niektórym zaakceptować niektóre prawdy, które wyjdą na jaw, a będzie ich wychodziło coraz więcej. Już teraz tak naprawdę żyjemy w czasach, kiedy każda teoria spiskowa jest teorią spiskową jeszcze tylko przez kilka miesięcy, tak? Bo wszystko po prostu zaczyna się wykruszać, tak? Bo to już jak jest za dużo światła, to światło, im jest więcej światła, tym to światło bardziej będzie wypychało całą tą ciemność i to kłamstwo na zewnątrz, bo to jakby nie ma innej możliwości. Więc będziemy się dowiadywać coraz więcej. Żyjemy faktycznie w czasach, kiedy te dzieci, tutaj też mogę jakby odnieść to do jakby dzieci, które mam obok siebie gdzieś tam, czy w rodzinie, czy chociażby do mojego synka i u niego też jest, ja wiem, tak? Ja wiem najlepiej, ja jestem świadomy swojej własnej woli. I z takimi dziećmi, o ile wychowanie ich jest bardzo trudne, tak to są ludzie, którzy faktycznie będą mogli zbudować coś nowego, tak? Coś, co nie będzie polegało na powielaniu schematów, które zostały nam narzucone, tylko one będą faktycznie z przestrzeni swojego serca budowały nową ziemię. I to widać też w tych dzieciach, one mają faktycznie dużo empatii w sobie, dużo miłości, są zupełnie inne. Ta empatia jest ważna właśnie tutaj, bo im bardziej większa empatia, większy poziom inteligencji, zrozumienia, a zauważ, mniejsza agresja, i to też widać ci ludzie, którzy rozmawiają z policją, jak w jaki sposób oni z tą policją chcą rozmawiać. Tutaj jak widzimy te protesty, czy to w Warszawie, w całej Polsce, to zobacz, że tam nie ma agresji, tam nie ma tam, że za polemika jest. Jest nie polemika intelektualna z użyciem logicznych słów, wymiana zdań. Nie da się ich, oni czasami czekają, żeby ich sprowokować, żeby tam gaz użyli czy coś, tam używają swoich prowokatorów, żeby to było to nagranie, że facet leci z tą butelką i wszyscy mu mówią, przestań pani rzucać tą butelkę, bo to będzie prowokacja. No a ktoś go później pociągnął i faktycznie to był prowokator. Nikt z tego środowiska, no bo oni szukają na siłę tej prowokacji, bo mentalność tych młodych ludzi, ona już jest całkowicie zmieniona, ona jest dostrojona do nowych wibracji Ziemi też oczywiście, czyli tu nie ma prawa ktoś przyjść, kto nie jest dostrojony do tych nieobecnych nawet, ale te, co mają przyjść, to też. No, to tak, tak. No bo te dzieci są już przygotowane, nie? My jeszcze, dzieci Indygo, czyli te, które urodziły się przed rokiem 2000, to jeszcze musimy jakieś tam rzeczy przepracować sobie też.
i czy w ciele i modyfikacjach DNA, ale i my musimy się dostosowywać, tak? Nam jest ciężej. Natomiast nie zauważyłam, żeby dzieci takie nawet już nastoletnie reagowały jakkolwiek na rezonans Schumana na przykład i na wahania, bo to raczej nas gdzieś tam, nas czyści, nas przygotowuje. Natomiast one już reagują na to bardzo łagodnie, tak? One są już dostosowane do tych wszystkich kodów światła, które schodzą i one nie potrzebują już jakby takiego kursu przetrwania w tych tak. nowych częstotliwościach, nie? Tak, one są do tego już... Rodzice, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, jak to ja często rozmawiam podczas tych moich konsultacji z matkami, no i też robię tą muzykę w 528 Hz i te mamy mówią, że dzieciom puszczają, to te dzieci reagują na to, albo im się lepiej śpi, czy coś takiego. No wcześniej to nie było takie wyczuwalne, także one też na to reagują. Mhm. Ja akurat, jeżeli chodzi właśnie o muzykę, to ja bardzo zawsze lubiłam szum wody, mimo że ogólnie nie jestem zbyt dobrym pływakiem i od wody raczej stronie. Może przez to, że jestem podobno żywiołem ognia chyba, tak? Tak, barany to chyba żywioł ognia. Krytyka może przez to, że... Z chińskiego jesteś tygrys, prawda? No to wiadomo, jak koty z wodą, chociaż umieją tak pływać, tylko nie za bardzo ich tam ciągnie. No krytyka to jest Agni, czyli ogień, ogniowa konstelacja księżycowa, ale to jest takie, bardziej można by powiedzieć, że jedne żywioły do czegoś ciągną, drugiego nie. Także twoja Akademia Życia to jest tutaj ascendent w raku. Matka, mama, opiekuńczość, wpływ księżyca, to już jest też woda. I jeśli to jest Akademią Życia, no to wcześniej czy później będziesz musiała to troszkę przezwyciężyć, przełamać to, bo to, co jest Akademią Życia, czyli ascendent, będzie na tapecie do zrozumienia, do przełamania się. Chociaż nie będzie to z tobą aż tak od razu rezonować. Aha, czyli będę już jednak musiała wejść w morskie fale i popłynąć. Zawsze, tak, no zawsze ten... Jak ty jesteś ogień, to twój mąż nie może być... czekaj, bo on tam jest w zachodnim z jakimś znakiem? On jest... ryby. Ryby. To tu nie ma przesunięcia, to ryby. No i widzisz, no to ryby żywią wody. Jeśli ty jesteś żywioł ognia, to on jest żywioł wody. To woda gasi ogień i on musi być twoim takim bezpiecznikiem, no a ty jego, prawda? Także raczej te żywioły się tutaj pokrywają. On jest Uttarapadrapada, to jest taka bratnia dusza do Revatiego i do Kritiki też. Także to są, tak się ludzie przyciągają, no i to jest właśnie dobre. Bo tutaj akurat jest jego data, to jest jakby mojej córki i podobieństwa. Mój syn to twojego Sebastianka, konstelacja na ascendencie ma byka tutaj, a barano byka Kritikę ma w zodiaku. Baraniego ma w zodiaku, tak, mój syn ma księżyc w baranim. No nawet dzieci mają te same konstelacje, także jest to też bardzo ciekawe. Żeśmy się dobrali jak w korcumaku, jak tu mówią, nie? No i warto to umieć rozpoznawać u tych dzieci, bo jeśli my ich nie zrozumiemy, one mają dużo odwagi w sobie też, buntu takiego, tych energii Urana, bo to jest jednak bunt, wielki bunt. A ten bunt musi się bierze stąd, że nie będą akceptować starych struktur. To, co jest stare i przez 2000 lat się nie sprawdza, Uran, który rządzi wodnikiem, no, musi to pomóc przetransformować, ale nie dopuścić do powielania tych błędów. Tematów. Mhm. Tak, no jest bardzo dużo mam, które gdzieś tam właśnie piszą, że jednak te dzieci, jak są małe, dopóki jakby nie zaczniemy z nimi rozmawiać, to one faktycznie mogą wydawać się momentami takie problematyczne, ciężkie, tak? Ciężkie, bo nie ma dla nich zasad. Na takiej zasadzie, że one, mama im coś mówi, a on nie, bo on wie lepiej, nie? On wie lepiej, on ma 3 lata czy 4, ale on wie lepiej, on tupi nogą. Bo one jakby są świadome tego, że one nie muszą grać według reguł tego świata, bo one są tutaj po to, żeby stworzyć nowy świat i nowe reguły, a tak w zasadzie łamać reguły i tworzyć wolność, tak? One są po to, żeby zbudować tutaj wolność. Uran jest, który rządzi wodnikiem, on ma takie cechy. Ur, od urny pochodzi urna, to słowo o słowiańskim. Ur oznacza coś schowanego, dziura, jakaś urna, gdzieś coś jest ukryte w środku, takie tajemnicze. Te nawet niektóre miasta, te najstarsze miasto świata, Ur, według wielu tych badaczy twierdzą, że to jest nazwa z podziemnego miasta, dlatego jest Ur. I to ten Uran właśnie ma
łamać tabu, czyli wyciągać wszystkie tajemnice na zewnątrz oraz przełamywać te bariery, które do tej pory, te stereotypy stare. No i tak też ludzie o cechach wodnika zgłaszają, że nigdy nie mogli być zrozumiani. No wodnik zawsze tą epokę wyprzedza i oni jakoś tak donosili, że jakoś nie rezonują. Troszeczkę jak takie wyrzutki społeczeństwa się czuli, tacy banici wyjęci spod prawa. Ale to się zmienia, bo te czasy nadchodzą coraz szybciej. Tak, tak. One są potrzebne bardzo właśnie do takich. Także Możemy nie zrozumieć. Starsze babcie, dziadki nie mogą tego nie zrozumieć, to co się teraz będzie dziać, dlatego że byli jeszcze w tej starej epoce. Ale powiem ci szczerze, że ja na przykład jestem bardzo zdziwiona, bo wśród moich czytelników jest bardzo dużo osób, które są w starszym wieku i które są przebudzone. Oczywiście, są świadome. Tak, i na przykład pracują z energiami już bardzo długo, tylko robią to tak, wiesz, po cichu, nie gdzieś na tapecie widocznie, gdzieś tam dla siebie, dla rodziny. I to są naprawdę świadome osoby, które potrafią jakby bawić się energią, tak, i pracować z energią. Więc to jest w ogóle też świetne. No coraz więcej też młodych ludzi czyta tą książkę. Tutaj była ostatnio u mnie pani z 13-latką, czy 12-latką, która właśnie też już czytała tą książkę razem z mamą. Także no trafia, no fajnie, że jak najwięcej jakby tych młodych właśnie też ludzi dowie się tej prawdy, zwłaszcza że te dzieci, one tak naprawdę przeczytają i faktycznie wejdą sobie w schemat ja wiem. Dlatego że u nich ta bariera tej świadomości, ona jest dużo cieńsza, i one dużo szybciej po prostu z pamięci komórkowej wyciągną sobie te wszystkie informacje, tak? I będą mogły z nimi zrezonować, więc to jest też fajne, że ta prawda się roznosi. W ogóle jest bardzo dużo gwiezdnych dzieci, które zaczęły działać w ostatnich czasach. Bardzo dużo jest postów mówiących o tym, co się będzie działo. No nie jest człowiek tak naprawdę w stanie ominąć tych informacji w dobie internetu, bo robi się ich teraz tak dużo, że ciężko tak naprawdę nie trafić chociażby na jeden artykuł czy post, który nie sugerowałby tego, słuchaj, coś jest nie tak, żyjemy w Matrixie, trzeba to zmienić. Zresztą już samo to, co zaserwowały nam rządy, tak, to samo to jest taką pobudką dla ludzi, że no my sobie może nie zdajemy z tego sprawy, ale to oni się dokładają tak naprawdę do naszego przebudzenia, nie? Tak, tak, bardzo pomagają, bo w końcu jak, wiesz co, oni starali się bez wojny opanować, zarządzać, wyzyskiwać bez minimalnym nakładem tutaj finansowym, no bo wiadomo, że wojna kosztuje i dlatego stworzenie niewidzialnego wroga jest to coś, czego ludzie, no jak nie ma wroga, to z kim ludzie będą, komu się będą opierać, dlaczego będą to akceptować, a tutaj ich ruchy, ten cały zamordyzm, te wszystkie restrykcje tworzą coraz bardziej materialnego, w cudzysłowie, wroga, bo w końcu król jest nagi i ludzie widzą, prawda, że tutaj coś jest na falo. Widzą po tym, że już się zaczyna materializować stary egregor, stary taki, który siedział przez setki lat, za kulisami pociągał za sznurki, drukował pieniądze, prał mózgi, tworzył telewizję, programy różnego typu i on teraz się już materializuje, żeby go każdy zobaczył, także to, co mówisz, z jednej strony, jak tak popatrzymy, jak z góry, jak jakiś znak żywioł powietrza, to zobaczymy zasadność, że oni nic nie robią innego, jak pomagają w przejściu, tylko że w formie jakichś takich negatywnych bytów, które już muszą odejść, bo one nie wibrują z tymi nowymi wibracjami, nie rozumieją, one nie mogą ich zaakceptować, boją się ich jak, nie wiem, wampir święconej wody. I no tak. coraz bardziej, nie ma dnia, jak ja czytam te ich mainstreamowe straszenia, te straszaki, to już się z tego mi chce tak śmiać, a z drugiej strony się cieszę, że w końcu to jest nie do ominięcia, no musimy to przejść. Im większy zamordyzm, jak tutaj Macron we Francji wprowadził takie już obostrzenia, że już ludzie do zakupów nie zrobią bez tych paszportów, to dwa dni później wyszło prawie kilka milionów ludzi na ulicę, prawda? Także to jest ten efekt. No to i to będzie taki efekt domina tak naprawdę, bo oni się będą coraz bardziej przewracać, a nam z drugiej strony to będą takie tak naprawdę pójdą dwa domina, tak? Jedno po prostu już pójdzie puszczone i coraz więcej będzie wychodziło prawdy,
tego, co oni robią i jak bardzo to jest manipulacja i teoria spiskowa de facto, tak? Którą otagowywali przez tyle tysiącleci prawdę. A z drugiej strony jakby my pójdziemy jak domino, czyli te osoby przebudzone. Wiesz, ja też do tego podchodzę tak, że tutaj jakby każdy czynnik musi mieć wpływ na nasze przebudzenie kolektywne, bo ludzi jest bardzo dużo, nie każdego obudzi to samo. No Matka Ziemia teraz budzi tak samo, tak? Podtapiając. Ludzie w takich czasach kryzysu, kiedy tracą wszystko to, co mają, kiedy jakby osoby obok jakby są w tej samej sytuacji, dochodzi wtedy do takiego, wiesz, połączenia się, takiej empatii wzajemnej, takiej miłości, pomocy, takiego wzajemnego zrozumienia. I to jest też taka iskierka do przebudzenia, także widzisz, Matka Ziemia swoją drogą, rządy chcąc, nie chcąc swoją drogą, my tutaj Gwiezdne Dzieci rozsiewając informacje swoją drogą, a przestrzeń tak naprawdę i tak zrobi swoje, bo jak przyjdzie nam rozbłysk słoneczny, to czy ktoś go zauważy, czy go nie zauważy gołym okiem, bo to też zależne będzie od świadomości, poziomu świadomości człowieka, tak, no już niezgodność wibracji z tą nową przestrzenią będzie dla wszystkich bardzo mocno fizycznie dostrzegalna w ciele, tak? Więc niezależnie od tego, czy jakby będą świadkami tego, że to światło pójdzie i zobaczą je swoimi tutaj ziemskimi oczami, czy pierwszym okiem, czy trzecim, jakkolwiek je nazwiemy, tak, po rozbłysku oni bardzo mocno odczują na sobie to, czy tutaj pasują, czy nie pasują, tak? Bo ci, którzy wibrują już w tym momencie tymi wibracjami właśnie ery wodnika, tej nowej ziemi, będą się czuli świetnie. Będą się czuli dużo lepiej niż czują się teraz, dlatego że my teraz, nasze energie teraz tutaj są stłamszone i my potrzebujemy tych wyższych energii tak naprawdę, żeby czuć się lepiej. Natomiast potem będzie taka jakby zamianka troszkę, zamienimy się rolami i nam się będzie dużo lepiej żyło, aniżeli tym, którzy będą mieli za niską częstotliwość do tej jakby już wyjściowej, tak? Czyli tej, która będzie panowała w przestrzeni. Więc tutaj nam się dużo zmieni, no a zaraz potem będziemy mieli ujawnienie, nie? I pytanie tylko, jak wiele osób uda nam się do tego ujawnienia przygotować, bo my musimy być gotowi. Jak najwięcej ludzi musi być gotowych. To jest, wiesz, masę różnych podczas Sylwestra psów pada na zawał, bo oni nie rozumieją, że to są sztuczne, że ludzie się cieszą, że puszczają sztuczne ognie. Mhm. Podobnie jest z ludźmi, że to, co nas przerasta i to, co jest niepoznane i my tego nie znamy, też możemy tak właśnie odczuwać. Możemy odczuwać to bardzo źle i bardzo źle na to. Dlatego wszystko ma swój czas i nigdy nie dzieje się coś szybko, tylko ta ewolucja, dostosowanie do nowych tych, no to trwa powoli i nam się to wydaje, że to jutro już się wszystko zmieni. Nie, to jest cały czas praca nad tym wszystkim. My to już widzimy dzisiaj. Każdy dzień przynosi coś nowego, jakieś perełki. Nowych jasnowidzów w rządzie odkrywa, jakichś takich geniuszy, którzy potrafią przewidzieć, co się stanie danego dnia pod budką z piwem gdzieś tam na rogu i tam już wyskoczy jakaś zaraza. Także to jest niesamowite, że ludzie jeszcze się mają odwagę coś takiego mówić. No i oni dalej zakładają, że tutaj są nieświadomi ludzie i że im można wszystko mówić, tylko to się już kończy i to już się śmieszne wydaje. To, co te ich teorie spisko, oni wszystko chcą nazywać spiskiem. No ale to już sami widzimy, że to wszystko się już wydarzyło i każdego dnia będziemy szokowani. I zobacz, że cały czas coś nowego wymyślają i nie udaje im się jakby, bo już walczą niesamowicie, bo to jest taki jakby wściek skonsolidowany przeciwko tej sytuacji, że ludzie nie chcą czegoś. Także oni uruchamiają wszystkie swoje media, radia, telewizje, nagrody, tam zaszczep się to, wygrasz ciepłe cięto, czy jakiś tam samochód. To z jednej strony jest to eksperyment, który po prostu nikt nie ma żadnych dowodów, czy to w ogóle działa, coraz więcej dowodów pokazuje, że nie, że raczej to ma zahamować coś. Prawdopodobnie ma zahamować mutację tych naszych DNA, tych genów, które też są związane ściśle z przebudzeniem. I oni się tego najbardziej boją, bo jak w tej bajce Czarnoksiężnik z Krainy Oz, to siedzi jeden stary dziadek, pociąga za sznurki, wystraszony taki, dopiero atak, to jak go nie widać, no to manipuluje i wpływa, czyli taki można powiedzieć
kilkanaście rodów, rodzin wpływa na ludzko 7 miliardów ludzi i ludzie chodzą jak mrówki w jakimś mrowisku, nie wiedzą co się dzieje, bo każdy ten pęd przetrwania, żeby dorównać sąsiadowi czy coś, no i to tak się nakręcało przez długi okres czasu. No, teraz to wszystko, ten bunt przeciwko prawu staremu, podważanie policjantów, decyzji ich i sądów i to wszystko jest jakby większość niezgodne z prawem. Także te wibracje wyższe, no to rozpoznają, to podważają, nie boją się, no po prostu stoją bez żadnej broni w ręku i ten ich intelekt jest jakby taki, jak w filmie Gwiezdne Wojny jest ten czekaj, z tymi zdolnościami Jody, że ten jego umysł po prostu bez żadnej broni mógł wpłynąć na tych wszystkich żołnierzy, prawda, uzbrojonych. Energia, nie? Ale wiesz co, ja mi się wydaje, że wiesz, oni chcieli zapobiec przebudzeniu ludzkości. Jakby chyba oni mieli, mi się wydaje, że oni mieli świadomość tego, że im się nie uda zapobiec temu, tak? Natomiast oni, wydaje mi się, to wiedzą, że chcieli grać na czas. To są cykle. Oni grają na czas oczywiście i oni mają dostęp do poprzednich zmian, do poprzednich cykli, że jak następował rozwój, bo zauważ, że jak to się mówiło renesans, czyli jakby 1348 rok, to co z Arturem żeśmy wykazali tam te resety cykliczne co 676 lat, to jest znowuż, te jugi, one są za bardzo rozciągnięte, bo to też z przeliczenia matematycznego, to są oczywiście dużo krótsze zmiany i wtedy oni starali się palić książki przed cyklem, przed zmianą, palili książki, palili kobiety na stosach z wiedzą, wiedźmy, wszystko szło do jakichś archiwów, ukrywane było i później mamy jakby renesans, odrodzenie nowego, od zera, tak by wszystko się zaczęło od zera, ale już z narzuconą narracją, że to tak było zawsze, że no i tak się ciągnie do dzisiaj i to co oni teraz robią, że od 2024, kiedy jest jakby planowana ta ogromna zmiana, to teraz wprowadzają cenzurę, wprowadzają ograniczenia, jakieś nowe rzeczywistości, jakieś biopaszporty, żeby później w tym nowym, ich wymyślonym nowym ładzie czy nowym porządku świata, żeby to było już normalnością, żeby wprowadzić właśnie tą kontrolę. No i to jest ten wściek z tej strony. Znaczy już tylko im się to nie uda, znaczy nie uda im się to na linii czasu piątego wymiaru, tak? Bo na linii czasu trzeciego wymiaru no linia się podzieli, tak? Oni sobie dalej będą trwali i to będzie się ciągnęło w nieskończoność. Kwestia tego, że my musimy mieć świadomość tego, że ta linia się podzieli w pewnym momencie i że te przestrzenie się rozdzielą i że każdy będzie miał taki świat, jaki chce tak naprawdę, nawet nie tyle na jaki zasłużył, tylko w jakim pragnie żyć. I jeżeli ktoś chce faktycznie, wiesz, też z drugiej strony nie możemy tak do końca oceniać, dlatego że są dusze, które w swojej ewolucji jakby nie przepracowały jeszcze tego, żeby żyć kolektywnie, jakby w takiej kolektywnej, stadnej jakby powiedzmy świadomości. I jakby ta linia czasu trzeciego wymiaru, ona finalnie im to da, tak? Dlatego ja mówię o tych wodniku, bo to jest jakby przedostatni znak i to jest ta wędrówka Słońca, czyli ta świadomość duszy, rozwoju państw, cywilizacji jest związana z tą astrologią, czyli jak mamy barana, który zaczyna, jest dziecięcą energią, taką nieświadomą, taką to Słońce zaczyna 21 marca tą wędrówkę i tak jakby przechodzi przez te wszystkie 12 sektorów ewolucji i doświadcza, czyli baran doświadcza siebie, byk tam materia, komunikacja bliźniak i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mówimy o erze wodnika, czy tych gwiezdnych dzieciach, bo to są już wibracje właśnie z końca, z końcówki znaków. Wodnik, ryby też oczywiście, tylko że ryby są tak jakby dwa rodzaje tych rodzajów znaków zody. Jedne ryby są śnięte, bo to biorą wszystko na wiarę, a drugie są bardzo duchowe i też stoją na straży tej zmiany świadomości i właśnie tego przebudzenia. Także oczywiście masz tutaj stuprocentową rację, że każdy ma swoją drogę. To tak samo jak w horoskopach, że tutaj nie da się porównać ludzi, że mamy wszystko to samo, każdy ma swoją ścieżkę. Jeden doświadcza, nie wiem, jakiegoś betonu materialnego i ślepej wiary, drugi doświadcza
zdrad, czwarty doświadcza przyjaciół, jeszcze innego. No i tu tak masz rację, że każdy doświadcza. My tutaj nie stygmatyzujemy, żeby nakierowywać, co kto ma robić, tylko sama świadomość tego bardzo wiele też pomaga, bo my, rozumiejąc drugą stronę, no rozumiemy też siebie bardziej. Im bardziej siebie zrozumiemy, zrozumiemy drugą stronę, i właśnie o to tu chodzi, żeby dzięki tej świadomości nie pakować się w jakieś agresywne ataki, krew, żeby się lała czy coś, bo to ma najniższe szanse powodzenia. Tylko jak ludzie zobaczą, że jest sposób na to, że się to da zrobić w kolektywie, bo ten wodnik rządzi tym domem kolektywu, społeczności, oddolnych inicjatyw, i tutaj nie może być jednego przywódcy, to jest właśnie ta cecha. Także masz rację, jak najbardziej się z Tobą zgodzę, że to tak jak w świecie jest hierarchia roślin, zwierząt i tutaj różnych bytów, niższych, wyższych, ale zawsze są te dwie strony medalu. I tak samo jak i ze znakami zodiaku. Jedne mają cechy pozytywne, baran ma i pozytywne, i negatywne, jak i wodnik, jak i ryby, tak i każdy z tych znaków. No bo tutaj my jesteśmy też w dualizmie, tak? Z drugiej strony my, żeby w pełni pokochać siebie, musimy utulić właśnie te nasze wady, nie? I to nas uczy tego, że jeżeli my u siebie w pełni to wszystko utulimy, pokochamy i tak dalej, to łatwiej nam będzie zaakceptować to, co jest na zewnątrz, tak? Pokochać innych ludzi, pokochać inne istnienie. Wiesz, ja wychodzę z takiego założenia, że dla mnie każde istnienie, tutaj się śmiałam ostatnio na wykładzie, że oprócz kleszczy, tak, z którymi nie potrafię sobie jakoś tak poradzić, to dla mnie każde istnienie, czy to jest istota szara, czy to jest reptilianin, czy to jest Anunnaki, czy to są świetliste istoty, czy to są anioły, ja tak naprawdę mam miłość do każdego z nich, bo każda istota pełni jakąś rolę we wszechświecie, tak? W głównym planie stwórcy. No mamy tutaj, każdy ma do odegrania swoje role i to powstało w taki sposób, jakby, no nie bez powodu, tak? Więc jakby tutaj też mamy dowód na to, że ta ciemna jakby strona, te niskie wibracje, niskie energie, one w pewien sposób nam też pomagają tą swoją ciemnością się wybudzić, tak? Ja to umiem ciężko zrozumieć, wiesz, bo to nie jest łatwe do zrozumienia. Nadstaw drugi policzek, czy tam to tutaj właśnie nie w ten sposób. Tutaj faktycznie, jak zobaczymy sobie zasadność tego wcześniej, że to jest bardzo kosztowne tak szybko się przebudzić, ale jak zobaczymy, że mamy kogoś, kto pomaga, no mimo ten jego ucisk, czy naciski, te straszenia, to wszystko, to jednak druga strona medalu zaczyna rozjaśniać tutaj nam tą sytuację, co się tak naprawdę dzieje. Tak. No i wiesz, no tutaj w ogóle jest to, co się teraz dzieje, ma bardzo dużo różnych jakby elementów, tak? Dlatego, że to, po co ludzie stoją w kolejkach, tak? Zmienia troszkę DNA, tak? Na naszej linii czasu dobrze wiemy wszyscy chyba, albo większość ci, którzy się interesują, że istoty szare powstały wskutek ewolucji od gatunku ludzkiego. Dlatego były porwania ludzi w latach 50., zanim jeszcze ta matryca DNA nie była zanieczyszczona poprzez właśnie preparaty podawane ludziom potem. Wtedy był taki największy jakby szał tych porwań. Najwięcej się mówiło w latach 50. o tym, ponieważ oni szukali matrycy Shiru, tak? Tylko jakby no nie wiedzieli o tym, że nie są w stanie takiej czystej matrycy Shiru znaleźć, żeby swój gatunek ocalić w przyszłości, tak? Więc oni się cofali w czasie. No i teraz zadajmy sobie pytanie. Na naszej linii czasu nie ma wojny atomowej, tak? O której mówiły te nacje. Był chyba taki nawet film nakręcony, który oczywiście też jest podszyty jako mametkę teorii spiskowej, że ktoś tutaj kogoś ubrał i tak dalej. No i ta istota szara mówiła właśnie o tym, że ludzie sami siebie jakby zniszczą wojną atomową, tak? Natomiast on mówił o zupełnie innej linii czasu, nie naszej, bo na innej linii czasu faktycznie ta wojna atomowa trwa już od kilku lat. I tam istoty szare powstaną ewolucyjnie jakby post factum, jeżeli chodzi o zmiany genetyczne, wskutek promieniowania atomowego, tak? No natomiast u nas na linii czasu, z racji tego, że wojna atomowa i puszczenie jakiejkolwiek bomby atomowej jest niedozwolone i jest zabronione, no to w tym momencie no,
wiesz, twórca też nie mógł pozwolić na to, żeby jakaś rasa nie powstała. Jakby widzisz, musimy patrzeć też na to z tego, jakby z tego punktu widzenia, nie? Dlatego, że każda rasa ma jakąś swoją rolę do odegrania, nie? To tak jak na przykład zeszłaby dusza, powiedzmy tutaj na Ziemię, która ma na przykład mieć bardzo duży wkład w przebudzenie ludzkości, a ona z jakiegoś tam powodu by nie zeszła. Ponieważ coś by się nie dokonało, tak? Jeden element gdzieś tam by zawiódł i ona by nie zeszła. I w tym momencie to już ma jakby duży wpływ na samo przebudzenie ludzkości tutaj na Ziemi, nie? Więc tutaj jakby no te istoty szare, one też mają jakąś tam swoją przestrzeń do wypełnienia, one też mają swoje zadania, więc no tutaj patrząc pod tym kątem, to jest też jakby no taki odgórny plan, taka zasadność. Wiesz, ja też wychodzę z takiego założenia, że wiele ludzi dopiero gdy zda sobie sprawę z tego, co się stało, tak, będzie szukało pomocy jakby wiesz, głębiej. Tam, gdzie nigdy by nie zajrzeli wcześniej. I dla nich to będzie takim, taką iskierką do przebudzenia. Wiesz, o co chodzi? Zazwyczaj szukasz... To jest takie powiedzenie, że jak ludzie stracą wszystko, to dopiero zyskają na tych zmianach, że dopiero zaczną... Już nie będą mieli wyjścia, no, będą musieli się zacząć zmieniać. Tak sobie. To tak samo jak jest w horoskopie, że taki czart człowieka na życie i tam masz różne... planety w danym czasie życia. Jeden ma, załóżmy, urodzi się w okresie wpływu najcięższej planety Saturn, już go tam ogromnie doświadcza, a u drugiego ten Saturn dopiero wystąpi, załóżmy, nie wiem, po 32 roku i dopiero wtedy się zaczyna już odpowiedzialność, czyli wtedy albo faktycznie zaczyna rozumieć tą swoją drogę, albo dalej nie chce mu się nic zrobić, nic zmieniać i dopiero wtedy jest ten docisk, ten ucisk i społeczeństwa, i rodziny, i no i tu już trzeba coś działać, tu już nie da się czekać, prawda? No. Samo wszystko wydarzy, bo my jesteśmy elementem tego wydarzenia, także to jest jak gra komputerowa, w której bierzemy udział, wybieramy sobie tam poziom trudności, no i jak gracze, no wszyscy grają, no to inni gracze się tego nie mogą przypatrywać, tylko też chcą grać, także każdy... Dokładnie, no tak trochę to tak wygląda w tym Matrixie, jakby wziąć pod uwagę tak naprawdę złożoność wszechświata, drogi duszy i to, że my faktycznie gdzieś tam zaliczamy poziomy w naszej ewolucji jako istoty właśnie takiej duchowej w pełni istoty światła, no to w tym momencie tutaj jakby porównanie tego do gry no jest dość logiczne, tak? Z perspektywy, z jakiej my tutaj znamy gry i na czym to polega, na przechodzeniu kolejnych poziomów, coraz trudniejszych, coraz trudniejszych. I już doszliśmy do ostatniego poziomu gry, a tam jest tylko jedyna opcja, skasujemy ci pamięć, także obudzisz się w życiu i będziesz musiał dojść, kim ty jesteś. I tak jedziemy tym pociągiem do tego życia, wszyscy się znają, wszyscy mają te konstelacje Kritika, Utara, Falguni, załóżmy, i zgodne. I mówią, czekaj, bo mam jeszcze 10 sekund i jest po pamięci. Dobra, to ściskam cię i spotykamy się w nowej, musimy się odszukać, prawda? Rodzi się, czyli ten baran, ten archetyp znaku barana, tak by ktoś wylądował na nowej planecie, i jest sam i w ogóle ze skasowaną pamięcią, on w ogóle nie wie, kto go tam umieścił, musi się odkryć na nowo, musi poznać swoje emocje, ma swoje możliwości, co on potrafi robić, on nie wie, jak się nazywa i to jest właśnie ten archetyp barana. I podobnie jest to, jak się rodzimy, że mamy te różne scenariusze, jeden w rodzinie przestępczej, drugi w jakiejś rodzinie prawniczej, z wyższych sfer, trzeci jeszcze gdzieś indziej, prawda, także... Widać ewidentnie, że niezależnie od edukacji, od skończonych studiów, kierunków, MBA czy magister czy coś, nie ma to żadnego znaczenia. Są takie ludzie jacyś bezdomni, którzy o wielu talentach, jakichś niesamowitych energiach, empatii, jakiejś takiej, no widzisz w jego oczach niesamowitą głębię i moc, prawda? Taka postać, co ktoś by powiedział, że 3 grosze jest niewart. A tutaj ewidentnie, i dlatego mnie to tak zawsze fascynowało, jak to jest możliwe, tego się nie da wyuczyć, że jeden jest świetnym piosenkarzem, drugi jest, oczywiście wyuczyć szkoła tam podniesie kwalifikacje, ale ja widzę, że te konstelacje urodzeniowe, właśnie ten księżyc w konstelacji danej, to jest ogromny zasób, to jest to, co dusza przynosi, ona to zna, ona tym wibruje, to wie, a wybiera sobie inne akademie życia, które chce doświadczyć, no i to jest wiele tutaj tych punktów do połączenia, tak mi się wydaje. No, to jest wszystko bardzo skomplikowane, ale to jest też
Wiesz, ja tak się ostatnio zastanawiałam nad tym, jak to będzie, jak my wejdziemy faktycznie w tych naszych ciałach tutaj, te które mamy teraz, do tego piątego wymiaru i odblokujemy sobie pamięć komórkową. I jak my nagle jakby przypomnimy sobie wszystkie nasze poprzednie wcielenia, tak? Jak to będzie, wiesz, dla nas, co my sobie o tym pomyślimy i tak dalej, bo wiadomo, że każdy z nas, i mi się wydaje, że o to właśnie w tym chodzi, że my musimy, jakby powstaliśmy z miłości bezwarunkowej, tak? Ze światła, boskiego światła i my w tej naszej drodze ewolucji musimy z powrotem stać się tą miłością bezwarunkową i boskim światłem. Właśnie po to, żebyśmy mogli jakoś, mi się wydaje, odzyskując tą pamięć duszy, zaakceptować wszystko to, czym byliśmy i czym nie byliśmy w trakcie naszej ewolucji. No, to jest widzisz, zasadne. No, jak będziemy sobie przypominać dużo, na pewno tak będzie. Oczywiście nie będzie to od razu, bum, rodzimy się rano. Tak, tak, tak. Bo to by nas przerosło. To znaczy, ja też widzę tutaj tę energię, tą ostrożność wcielania się, bo ja się zajmowałem hipnozą za czasów tam w latach 90. ponad 500 przypadków prowadzeń i nagrywałem na dyktafony. Mnie to bardzo ciekawiło, jak to wszystko jest, ale wtedy jeszcze, pomimo cofania tam do różnych poprzednich inkarnacji i pytałem, tam ktoś mi odpowiadał, że nazywał się tak i tak, czy tam mówił mi tam z historyczne różne wątki, to dopiero zobaczyłem, zajmując się tą astrologią, że tu ewidentnie jest taki wzór kompatybilności, że jeśli rodzic ma takie i takie wibracje, czy załóżmy te konstelacje urodzeniowe, to dopiero ta dusza może wejść w taki i taki układ i jest to kompatybilne. Jeśli nie jest kompatybilne, to nie wchodzi, po prostu wybiera innych rodziców lub inny scenariusz, który jest kompatybilny z tym scenariuszem życia, który chce doświadczać. Także to właśnie dzięki temu zobaczyłem tą zasadność, jak te dzieci się rodzą i jak są połączone potem konstelacyjnie z rodzicami, czy nawet partnerzy, mężowie również, prawda? Dzieci adoptowane tak samo, pomimo że inna genetyka, to jednak te konstelacje są, ja to nazywam siostra, brat, bratnie dusze, takie bratnie konstelacje, które wibrują na tych samych częstotliwościach lub podobnych wibracjach. Oczywiście, że nie może wejść do niskowibracyjnego ciała dusza wysokowibracyjna, bo dojdzie do jakiejś deformacji czy braku kompatybilności, spalą się zwoje, prawda? No to nie wiem, może są te scenariusze, ale to bardziej jakiś taki wariant, nie wiem, doświadczenia wózka inwalidzkiego, czyli domu izolacji, czy takiego właśnie, takiego cięższego doświadczenia życia. Znaczy mi się wydaje, że my takie ciężkie, chociaż niby mówi się, że bardzo dużo gwiezdnych dzieci, które zeszły teraz na Ziemię w tych ostatnich dwóch dekadach, że one z racji tego, ile są w stanie udźwignąć, bazując na ich doświadczeniu jakby reinkarnacyjnym, wzięły na siebie najcięższe tak naprawdę inkarnacje, tak? Czyli takie właśnie najbardziej problematyczne, gdzie one muszą naprawdę przeskoczyć momentami mury dużo większe od nich, ale one jakby mają to takie samo zaparcie w sobie i one potrafią to zrobić, tak? Czyli ja wychodzę z założenia, że nikt z nas nie zaplanował sobie czegoś, czego nie byłby w stanie udźwignąć, tak? Czyli każdy niesie na swoich barkach to, co jest w stanie unieść. I dlatego zawsze mówię, że nie ma rzeczy, które mogą nas pokonać, bo my wiedzieliśmy, na co my się piszemy i wiedzieliśmy, co będziemy w stanie przetrwać tutaj w tej inkarnacji, a czego nie, tak? No i tutaj... Ale to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, co mówisz, że my się tutaj już jakby łączymy wcześniej i tutaj też te rodziny dusz, tak, te bratnie dusze. Ja właśnie ostatnio udało mi się zaplanować trochę dzieci u osób, które nie mogły zajść w ciąży przez 7 lat. Miałem tutaj panią ostatnio, co 7 lat, próbowała wszystkiego i na tej zasadzie, na tym algorytmie moim, który buduję, zobaczyłem, znaczy musiałem porównać męża i tą panią, prawda, żeby zobaczyć. Bo jedna osoba to musi być ojciec, matka, czyli to muszą być wibracje jednego ciała ojca, matki i dopiero wtedy można wyznaczyć dni,
Wtedy, kiedy te konstelacje wystąpią tego dnia, czy księżyc, tym słońce, ascendent, te inne planety, które są zgodne z tym scenariuszem, można powiedzieć, z tymi rodzicami, te dopasowanie fizyczno-genetyczne. I się udało. Także to jest na pewno związane, że one tu nieprzypadkowo przychodzą, także na zasadzie tych samych wibracji, tylko że różny rodzic ma doświadczać odwrotność, że dziecko przychodzi go oświecać w tej dziedzinie, 11 dom wodnika, a przeciwległy jest dom lwa, czyli dom dzieci. I tutaj nieprzypadkowo napisałaś słowo w tytule, używałaś słowo dzieci. I to jest dom, u ciebie wychodzi piąty dom, ale to jest dom Ketu, czyli to jest południowy węzeł, który wskazuje przerobiony dom dzieci, czyli zasób masz tutaj w dzieciach. I dlatego przeciwległy dzieciom piąty dom jest dom wodnika, czyli dom Plejad wodnika, dom Ery wodnika, dom dzieci, gwiezdnych dzieci, to jest ten 11. Tam jest Rachu, tam jest ten północny węzeł. No i u ciebie to wyszło po jednej linii, z domu dzieci do domu wodnika, z domu lwa do domu wodnika. I to jest wtedy zgodne i zasadne. I dlatego też kolega mi tak właśnie naprowadził, wodnik mi naprowadził i kolega mówi: Grzysiek, ja mam fajne książki, teraz ludzie to zamawiają, gwiezdne dzieci. W ogóle ja mówię, to ja też chcę to mieć. Jakoś tak od razu ze mną to zarezonowało. I zobacz, wodnik dzwoni do wodnika i mówi o wodnikowej książce, prawda? Także to są tego typu schematy. Tego typu schematy, no. On... Ale tak to działa, tak. Ale wiesz co, ja też zauważyłam, że ta książka trafia do ludzi wtedy, kiedy ma trafić, kiedy jakby mają mieć tą taką iskierkę przebudzenia, bo ona nie trafiła do wszystkich w tym samym czasie, gdzieś tam, kiedy na przykład, powiedzmy, tysiące osób oglądało filmik, na przykład mój wywiad u Janusza, tak? Jakaś tam część już poczuła, o dobra, chcę sprawdzić, no ale jakby cała reszta gdzieś tam jeszcze się wstrzymywała, to jeszcze nie było to. Są jeszcze liczne blokady, które na przykład musimy przepracować, żeby być w stanie tak naprawdę sięgnąć po tą książkę i ją faktycznie przeczytać, tak? Dlatego, że dla osób, które mają blokady jeszcze nieprzepracowane albo nie potrafią, nie mają otwartego umysłu, może tak to nazwijmy, że wszystko, co nie jest zgodne z tym, co z tym takim głównym dialogiem mediów i tego, co nam się wpaja cały czas, tak? Czyli jakby tego kłamstwa nazwanego prawdą. Jeżeli nie potrafią wyjść poza to, poza tę ramę i nie mają w sobie takiego, a może jest jednak coś więcej, będą miały ciężko, bo dlatego, że ta książka, ja tak się śmieję, bo to jest takie może głupie dziecinne stwierdzenie, ale ona rejebanie, tak? Jeżeli ktoś jest w ogóle nie w temacie, kompletnie, i sięgnie po tą książkę, no to zmienia w ogóle sposób myślenia, postrzegania i niektórzy faktycznie po prostu odłożą ją w kąt i nie dla mnie, fantastyka, nie? Ja bym nie kupił jej, gdybyś mi miała, kupuje. Tak, według mnie, gdybyś miała północny węzeł, czyli Akademię Życia w domu dzieci, to raczej by mnie to z punktu widzenia doświadczeń osób, które coś wnoszą, no to nie kupiłbym chociażby dlatego, że załóżmy, bym to tak, uczy się dzieci, dobra, to znając jeszcze ten północny węzeł, że on tam może różne rzeczy napisać, to ten, ale wiedząc, że masz tam Ketu, czyli południowy węzeł, czyli zasób duszy, no to wtedy tak, bo to jest Ketu, to możesz śmiało przedszkola otwarzać, wszyscy będą chcieli te dzieci do ciebie posłuchać i podświadomie rozpoznają, tak, bo to możesz nie być matką, a masz najlepszy zasób w tym domu piątym, prawda? Tych dzieci. Mm-hmm. Także to jest. No widzisz, może w sumie dobrze się stało, że nazwałam tą książkę Gwiezdne Dzieci. Może po prostu jestem taką troszkę matką tych gwiezdnych dzieci, które się gdzieś tam obudzą, tak? Bo ja tak powiem ci, wszystkich tych moich czytelników, tak, które traktuję właśnie jak takie swoje piękne duszyczki. I zawsze staram się mieć czas, żeby wszystkimi porozmawiać. Oczywiście nie jest to możliwe, chociaż jeszcze na tym etapie jest możliwe, ale mi się wydaje, że gdzieś tam jak pójdziemy dalej i będzie się budziło coraz więcej ludzi, to im tym mnie będzie też trudniej być cały czas na baczność i na warcie, bo jednak jestem taka jedna mała sama, ale liczę na to, że jakby ci, co się obudzą albo obudzili się już w tej tutaj fali, która już przeszła, oni teraz też zaczną pracować i z energią i będą szli coraz dalej i dalej,
żeby tego przebudzenia jakby, no musimy pchać to dalej, tak? My, to, to to nie jest jest też... Tak jak ja, czy ty, to nie jest tak, że ty wszystko, to jest tylko inicjujesz coś, co i tak ktoś inny musi później pociągnąć, rozwinąć. Tak, to każdy musi sam, nie? Ze tak, swojego tak. wnętrza, tak. Nie możesz pomagać, ja też nie mogę pomagać, mnie już życie też nauczyło, że ja mówię do ludzi często tak sobie, spróbuj sam od siebie zrozumieć, jak to działa, a nie jak dostawać na talerzu gotowca, bo jak nie pomyślisz o swoim życiu sam, że to jest twoje życie, to nikt ci tego nie pomoże zrobić. On ci może naprowadzić, prawda? Ale Tak. Nigdy za ciebie nie odegra tego życia. Czyli to już jest każdy jest kowalem swojego losu. No tutaj musi jednak tą odpowiedzialność jakby wziąć. A nie ma nic lepszego, jak już ktoś wie, że coś jest na rzeczy, no to już wtedy już ma to zasiane. To jest podobnie jak załóżmy, że ja ktoś mi powie, Grzesiek, a widziałeś tą markę samochodów? A ja w życiu jej na oczy nie widziałem, bo jest jakaś niszowa. Pomimo tego, że moja podświadomość ją zauważała i w Krakowie, i w Warszawie, i w Gdańsku, to moja świadomość mówi, kurczę, ja tego nie widziałem, prawda? Ale jak już raz zobaczysz tą markę, to ją zaczniesz zauważać co chwilę gdzieś. I to jest podobne tutaj, że jak już dostaniesz bodziec, że w tym światem już coś nie halo jest, to już potem... To jest taki puzzle, tak? To jest taki pierwszy puzzle znajdujesz. O, mam puzzle od układanki. Chcę ułożyć tą układankę w całość. Potem to się tak układa, nie? Ale masz rację, to każdy musi zrobić sam jakby od środka i tak naprawdę ja się śmieję z tego, że moja prawda rok temu była zupełnie inna niż jest teraz, a za rok będzie zupełnie inna niż jest teraz, tak? Tak. Dlatego, że każdy z nas się uczy cały czas, codziennie, przechodzimy ewolucję, coraz więcej jesteśmy w stanie zrozumieć naszym tutaj ludzkim umysłem, dlatego że nie jesteśmy w stanie pojąć wszystkiego naraz, tak? Więc ta wiedza nam się poszerza, postrzeganie nam się poszerza, zupełnie inaczej patrzymy teraz na te rzeczy, które patrzyliśmy jeszcze tam powiedzmy rok temu. Rok temu jeszcze miałam tak, że jak słyszałam, czy tam gdzieś miałam problemami z podczepami energetycznymi, to ja się po prostu gdzieś tam miałam sobie jeszcze mimo tej miłości i tak dalej, miałam sobie jeszcze gdzieś tam takie wycofanie, i taki brak pewności swojej własnej jakby w stosunku do istot z tych innych wymiarów, właśnie z tych niższych, no de facto z wyższych, tak, bo oni są w czwórce niektórzy ewolucyjnie. Natomiast jakby potem dostałam parę razy po tyłku, tak, bo to też nie jest tak, że to jest takie, że przebudzenie i praca nad sobą to są tylko fiołki i pachnie. Tak, bo to człowiek nieraz dostaje po dupie, żeby mógł się sam na swoich błędach czegoś nauczyć. I ja tak właśnie dostawałam co i róż po tyłku. Uczyłam się nowych rzeczy i jakby teraz zupełnie już inaczej do tego podchodzę, tak? Jakby też spotkałam na swojej drodze wielu ludzi, gdzie wystarczyło, że ktoś powiedział na przykład jedno zdanie, które mi jakby od mojego wnętrza z poziomu duszy dawało bardzo wiele informacji. A dla tej jednej osoby to było tylko zdanie, które gdzieś wcisnęła mimochodem na przykład, tak? Ona nawet nie była czasami świadoma, że ona dała mi ogromną pulę wiedzy w tym momencie na temat mnie samej, tego, co ja mam robić i tak dalej, nie? To jest, my tak naprawdę, żeby być światłem, musimy zrozumieć i światło, i ciemność. No tak, to jest, to samo jest tutaj w zasadach wszechświata. Jest noc i dzień. Jest też świt, połączenie dnia z nocą, które dzisiaj mamy. To jest ani noc, ani dzień i to nie jest ani jasno, ani ciemno, prawda? To jest to przejście. I polaryzacja dwóch grup ludzi. Jedni będą się walczyć o świadomość, o tutaj w kierunek rozwoju prawidłowy, a drudzy będą walczyć o stary, żeby nie chcą tego oddać, prawda? Nie chcą sobie tego odebrać. Ta polaryzacja to zawsze, te gwiezdne wojny zawsze były walki Horusa z Setem, czy dnia z nocą, to jest tylko alegoria do tych zmian, sinus, kosinus. I to głównie o to tutaj chodzi. Także poznanie swojej ciemnej strony i jasnej strony, no to mam nadzieję, że każdy chyba sobie zdaje sprawę, jaką ma. Niektórzy są, mają złote serce, ale potrafią się wkurzyć, przez przypadek kogoś zabiją, czy tam poszkodują. To jest właśnie ten etap zrozumienia siebie, skąd się to wszystko tak bierze, bo to jest trudne. Poznanie siebie, pokochanie siebie czy zaakceptowanie siebie wcale nie jest łatwe. To jest no, nie. Właśnie
przekazań pierwszych jam jest. Jam jest, ten dom barana, w astrologii pierwszy dom, ja jestem. No i co, jestem i co? Skąd się tu wziąłem i na co mnie stać, co potrafię? I to słońce zaczyna tą wędrówkę 21 marca, to się rodzi życie. Życie się zaczyna od głowy, tworzy się komórka, jedna główka, potem tej głowy inne części ciała. No i tak to jest właśnie powiązane z poznaniem siebie, pierwszy dom. I dlatego jak ktoś ma węzeł północny w domu barana lub w pierwszym domu, to pomimo tego, że ma zasób w domu Wenus, wagi, czyli dom równowagi energii żeńskiej i męskiej, to ten zasób w tym życiu nie podkarmia tego. To on już zna to, także nie chce iść w te związki za bardzo, tylko poznać siebie. Dlatego to jest tak zwana, ja to nazwałem to kiedyś parę lat temu, grupą osoby z grupą ryzyka. I to jest takie paradoksalne, że to ona w ogóle nie istnieje, ale brak świadomości, brak wiedzy o sobie, że ktoś ma taki węzeł, automatycznie pakuje go do grup ryzyka, chociażby dlatego, że wszyscy podświadomie zachowują się bardzo, bardzo podobnie. Czyli załóżmy, nasz świat uczy nas, ok, masz 19 lat, wyjdź za mąż, ożeń się, tak, wszyscy to robią. No i wszyscy to robią i tam nie ma reperkusji, a u niego od razu, prawda, parę miesięcy i rozwód. To właśnie dlatego, że nie można pakować wszystkich ludzi do jednego worka, bo każdy ma inny kierunek. I poznanie tych swoich kierunków zamienia się w niesamowitą siłę, bo to nie tylko chodzi o to, że sami sobie pomagamy, ale też zarażamy innych tą wiedzą, czyli pomagamy też innym zrozumieć siebie. I ten monolit, to jest tak z tymi gałązkami, że jak trzymasz 20 takich cienkich gałązek, to tego nikt nie złami. A jedną w sposób styk, jakby kałaczka pęka. Grzesiu, no? Możemy zrobić chwilkę przerwy? Tak. No, muszę ten, wiesz. Czekaj. Specjalnie. Nawiązując do naszej wymiany tych północnych, południowych węzłów, to tu u ciebie fajnie to pasuje, bo tutaj mamy, pomimo tych naszych wspólnych konstelacji, to dom dzieci piąty, ty masz Ketu, a ja mam Rachu. Także dom, jest, mówimy o tych gwiezdnych dzieciach, także jest to temat zasadny i właśnie pamiętam, że syn mój przed narodzinami przyśnił się mojej żonie i się zapytał grzecznie, czy się może narodzić. Ona miała taki sen, co mi się za bardzo nie chciało wierzyć, bo 3 tygodnie później się okazało, że jest w ciąży. Także jak powiedziałem te fakty, a ja taki niedowiarek, troszeczkę szkiełku i oko, ja mówię, jak coś takiego się wydarza, że tutaj taki nagły sen, że się chłopczyk śni, no i 3 tygodnie później dochodzi do ciąży, a on się pyta w tym śnie grzecznie, czy się może narodzić, a on później ma tą konstelację barani, co jest taka właśnie delikatna, empatyczna, grzeczna, taka położona. Także to już wiedziałem, że to będzie, jego północny węzeł jest domu wodnika, czyli taki znacznik, to co ty w tej książce opisujesz, te dzieci, te gwiezdne dzieci, prawda, czyli ta jego niesamowita empatia, zrozumienie, współczucie, delikatność taka emocjonalna i taka wszechstronność też, to naprawdę fajnie to pokazuje. Ale wiesz, to jest też bardzo ciekawe, że te gwiezdne dzieci, one też są jakby podzielone, tak? Na takiej zasadzie, że one, każdy z nich ma inne zadanie. Niektóre są tutaj po to i przychodzą z takimi umysłami i z taką wiedzą zakodowaną właśnie w tych takich najszybciej pokładach komórkowych, pamięci komórkowej, które najszybciej odkryją. Takich typowo na przykład inżynieryjnych, tak? Że one po prostu jak dorosną, to bardzo szybko pójdą w stronę inżynierii, poczują, że one muszą ulepszać świat w tą stronę, tak? Technologia, tak. Inne, tak, inne zaś natura, zwierzęta, rośliny. Także już tak naprawdę od samego początku, jak dziecko jest takie małe, już można gdzieś tam dostrzec, w którą stronę dzieci gwiezdne idą i co one mają tutaj zrobić, bo są takie, które na przykład wyjdą do natury, uwielbiają zwierzęta, będą się przytulały do drzew i tak dalej, a są takie, którym dasz klocki i będą po prostu od samego rana do samego wieczora siedziały i konstruowały budowle, tak, na przykład z tych klocków. Więc tutaj już też widać, co gdzieś tam w duszy każdemu dzieciakowi gra i co on będzie tutaj, jaką właśnie będzie odgrywał rolę tutaj na tej nowej ziemi, nie? Oczywiście wysoki rozwój duchowy, technologiczny zawsze szły w parze
im większa rozwój duchowy, tym większy rozwój technologiczny. No nie zawsze to się kończyło czasami tragediami, prawda? Kiedy rozwój technologiczny przewyższał rozwój duchowy, no to dochodziło do, jak znamy historię Atlantydy. Ale tutaj idealnie to, co powiedziałaś, z punktu widzenia astrologii wpisuje się w tandem 5-11, czyli technologia Uran, Wodnik, 11 dom. Uran rządzi tutaj nową technologią, wszystkie te smartfony, internet, eternet. To tutaj mamy z jednej strony dom, to co wchodzi teraz, ten zachwyt tych małych dzieci tymi wszystkimi komórkami, każdy chce mieć smartfona, trudno go oderwać. A druga część dzieci, taka druga strona wodnika to jest lew, czyli tutaj dom przodków, rodziców, genów, tradycji, przyrody, poszanowania tych przodków, nawiązania do tego, co kiedyś było wartością i dzisiaj zostało zatracone, to właśnie te takie dzieci, które mówią rodzicom, że jego kotek mówi, że jest mu źle, albo tam, nie wiem, piesek czy coś, i one tak rezonują z tą naturą, z tymi zwierzętami, tak, i czytają w myślach, co ten kotek sobie myśli, prawda? I rodzice mówią, co znowu wymyślasz? Ale zobacz, bo tak naprawdę to są dwie rzeczy, których my teraz będziemy potrzebować, tak? Czyli jakby powrotu do źródła, do tej miłości, do Matki Ziemi, jakby szacunku, tak? Do tego, gdzie my się rodzimy, gdzie mieszkamy i co dostajemy od Matki Ziemi. I to połączenie też z innym istnieniem, czyli miłość do każdego istnienia, a z drugiej strony jako cywilizacja, która się rozwija i która nie chce niszczyć planety, tak? Ponieważ będziemy ją kochać, będziemy ją szanować, nie będziemy chcieli jej niszczyć, potrzebujemy rozwoju technologicznego, tak? Czyli tego, żeby iść w stronę pozyskiwania wolnej energii, która jest dookoła nas, zresztą to jest też opisane w Gwiezdnych Dzieciach, tak, wolna energia. A wiesz, że Nikola Tesla to krytyka księżycowa, twoja i moja krytyka ogień. Ja rezonuję bardzo z nim. Ludzie jak do mnie dzwonią, to wiedzą, że mam to, co Tesla powiedział o tych magicznych liczbach, wibracjach 369, no i taki mam numer 369, prawda? Także sam podświadomie w 2004 roku wybrałem ten numer, no i to właśnie ze mną rezonowało, cała ta wiedza, test i technologia, cewki test, którą też zastosowałem przy produkcji tych minerałów dla 12 znaków, to jest właśnie związane z Teslą, także... No to wszystko teraz wyjdzie, nie? Tylko, a wiesz co, bo ja słyszałam w ogóle o czymś takim, to też ze mną rezonuje, że Tesla specjalnie w swoich projektach, bo on wiedział, że one zostaną rozkradzione, zrobił po jednym błędzie. I podobno te projekty mogą rozszyfrować tylko i wyłącznie Gwiezdne Dzieci, które dostaną jakby jasny przekaz z przestrzeni, w którym miejscu jest błąd. Możliwe. Tutaj akurat, może być tak, bo u niego jest Ardra, bliźnięta technologiczne, którym rządzi Merkury, to jest następny żywioł powietrza, bliźnięta, wodnik, waga. To ta Ardra to ma... Elon Musk, który skopiował markę Tesli samochodów elektrycznych, to ma tam północny węzeł w konstelacji Nikoli Tesli, czyli jakby obrał sobie go za wzór, ale Elon Musk to jest wydmuszka. Tutaj on w ogóle nie ma żadnych, on ma tylko północny węzeł w tym, czyli zachwyt nad tym, dążenie, naśladowanie go, ale sam w sobie urodzeniowo on tego nie ma w ogóle. Czyli wygląda na to, że te pomysły, to taki człowiek jak Elon Musk, on nie może tego wymyślać, bo on tego nie ma urodzeniowo. To Nikola Tesla ma to urodzeniowo wpisane. Elon Musk może jedynie go kopiować, podszywać się pod to wszystko. Ale tak mówisz... On to przyniósł, nie? Ze sobą tą wiedzę z poprzednich wcieleń po prostu. On to miał odblokowane i miał też jakby możliwość rozmowy z istotami pozaziemskimi, które go wspierały. Tak, on jednak widział te wyższe wymiary. Dlatego tak wiele mądrych rzeczy mówił, które w tamtych czasach były postrzegane jako takie szalone, tak? A dopiero teraz, jak to wszystko się zaczyna rozpędzać, my widzimy coraz więcej, tak naprawdę poza Matrixem, to zaczyna do nas docierać, jaka mądrość ogromna płynęła ze słów Tesli, tak? I z tego, co on mówił. Zresztą to nie tylko Tesla, bo wiele takich naukowców, którzy musieli wyjść poza bariery, tak, tego takiego standardowego pojmowania świata, oni też bardzo często mówili, że w momencie, kiedy my zrozumiemy, czym jest energia, dopiero wtedy zaczniemy się tak naprawdę uczyć czegokolwiek.
Bo my do tej pory nie rozumieliśmy tego, czym jest energia i jak dużo i jakiej równorakiej energii my mamy dookoła, tak? I jak wielką moc mamy w sobie jako energia kreacji. Tak, Myśl to samo jest energią, nie? energię. No oczywiście, dlatego w tych starych księgach jest napisane jeszcze w tych chaldejskich też, że Bóg stwarzając siedmiu jakieś byty, czy istoty, czy planety, na ich wzór i podobieństwo robił, czy może stwarzał życie, czy ludzi. Na ich wzór i podobieństwo, tylko że to znaczy, że każdy z nas ma cechy tych siedmiu planet, tylko z różnym podziałem wibracyjnym, że jeden ma więcej wibracji Merkurego, drugi ma więcej mniej empatii, bo ma więcej Saturna, inny znowuż ma więcej kobiecej energii Wenus, bardziej takiej kreacyjnej, takiej no, do muzyki, do artyzmu, do sztuki. To właśnie jesteśmy tylko tym się różnimy. I to nie wcale nie uprawnia nas do tego, że jesteśmy najlepsi, lepsi od innych, bo to tak by się kłócić, kto ma większe cichłe cięto, nie? Bo to nie da się tego tak porównać, bo każdy jest jakby perfekcyjny w swojej jakiejś jednej wybranej dziedzinie, tylko on może o tym nie wiedzieć nawet, bo to masa jest taka. To jest swoje zadanie, nie? Tak, tak. Swoje zadanie do wykonania. Dlatego oni zawsze, ja mówię tak, oni, jakieś elity, które chciały rządzić tym światem, nie dopuszczały do tego, żebyśmy poznali siebie głębiej, czyli poznali ten wzór matematyczny, no i wtedy, żeby rozszyfrować siebie, no to muszą być kalendarze wyrównane i z powrotem dostęp do tych starych ksiąg, kronik, żeby zobaczyć, że to nie tylko były mity, legendy i bajki, tylko oczywiście poprzez zanikanie wiedzy tworzyły się też mity i bajki, prawda? No bo to pokolenie za pokoleniem coś powtarzało, ale już straciło w ogóle wzór, o co w tym wszystkim chodziło. Także. Znaczy powiem ci tak, że ja ogólnie, bo zgodnie z prawami wszechświata, tak, którym oni też podlegają, ponieważ w tym wszechświecie żyją, więc jakby siłą rzeczy, oni muszą przekazywać nam prawdę. I zobacz, oni sobie wymyślili sposób, żeby przekazywać nam prawdę w bajkach i w filmach. Ja właśnie wielokrotnie, jak tam mam wywiady, albo jak mam jakieś spotkania, to mówię, obejrzyjcie sobie Aquamana. Chcecie wiedzieć, jak wygląda cywilizacja Deca Quanticus i jaką mają technologię? Obejrzyjcie Aquamana. To idealnie pokazuje to, co się dzieje we Wszechoceanie. Awatar. Czego miał nas nauczyć Awatar? To nie jest tylko, że tak powiem, wymyślona planeta. Ja w ogóle, w mojej głowie jest taka myśl i przypuszczam, że nie jest ona przypadkowa, że człowiek nie jest w stanie wymyślić czegoś, czego nigdy nie widział. I ja nie mówię w tej inkarnacji, tylko ogólnie we wszystkich. I powiem ci śmieszną rzecz. Wiesz, jakie było jedno z moich pierwszych pytań do Semi Semiase, kiedy ona się ze mną skontaktowała i powiedziała mi o tym, że tutaj trzeba napisać książkę i tak dalej, i tak dalej. Ja tak zaczęłam wdrażać się. To ona się śmiała z tego, ale ja zawsze kochałam smoki. O Jezu, jak ja uwielbiałam wszystkie filmy o smokach, bajki o smokach. I moje pierwsze pytanie, bo to tak głęboko we mnie siedziało, czy smoki istnieją naprawdę? Wiesz, jaka była radość, jak się dowiedziałam, że tak? To po prostu jak dziecko się cieszyłam. Jakbym dostała po prostu kucyka pony, wiesz, takiego wymarzonego. Jak to dziewczynki zazwyczaj, jak są małe, to pragną mieć kucyka pony. I po prostu no, tak to wyglądało, że jakby ja to czułam w sobie. Ja pisałam książki wcześniej o smokach, tak? Bo ja teraz też wydałam sagę Monsun, w której jednym z bohaterów są właśnie smoki, tak? I tam też, mimo tego, że nie miałam jeszcze tej świadomości, którą mam teraz, opisałam tam w zasadzie to, co się teraz dzieje, tylko że pod taką zupełnie inną postacią. I to jest tak bardziej dla tych, którzy może jeszcze nie chcą tak do końca dowiedzieć się prawdy, wolą gdzieś tam czytać między wierszami. Natomiast jakby to mi pokazuje, ile ja wiedziałam, jakby myśląc, że nie wiedziałam nic. Wiesz, o co chodzi, nie? Że to wszystko po prostu tak czy siak przechodziło przeze mnie i jakby dekodowało się z tej pamięci komórkowej, którą każdy z nas posiada. I teraz tylko pytanie, jak bardzo my się otworzymy na to, żeby z tej pamięci komórkowej wyciągnąć to, co jest dla nas najlepsze, tak? Co nas poprowadzi i co nam wskaże nasz kierunek tego, co my mamy tutaj robić, nie? A ty, Aniu, pisałeś coś o podwodnych światach, czy jakichś w tych innych książkach, sagach,
coś takiego związanego z, nie wiem, z oceanami, z morzem, z wodą? Z oceanami wiesz co, nie pisałam. Ja w tej sadze Monsun opisałam bardziej taką walkę o ziemię na zasadzie, że władca piekła chce przejąć ziemię, powierzchnię ziemi, żeby wszystkie demony i tak dalej wyszły z piekła. I są po prostu istoty, które się chowają właśnie, czyli smoki, które zostały jakby stłamszone i wszystkie magiczne istoty z darami, takie jak jednorowce, leśne wróżki, wulfgeny, ja to tak nazywałam, to są istoty, które mogą się zamieniać w wilki, jak i istoty takie anielskie typowo, którym przyszło jakby walczyć z tym katronem o to, żeby, czyli ta jasność, czyli to światło tutaj walczy z tą ciemnością, tak? I tutaj też, nie wiedząc czemu, bardzo dużo wtrąciłam takich rzeczy, które się będą działy też teraz, czyli żywioły, tak? Że bardzo mocno żywioły atakowały i że to nie tylko sama Matka Ziemia tymi żywiołami kontrolowała to, co się dzieje, tylko robiły to siły ciemności, tak? Czyli czarna magia, technologia i tak dalej. I to było wykorzystywane. No i to teraz widzimy, tak? No zobacz, co się dzieje. Ja ostatnio rozmawiałam z Gają i pytam się jej, ale co robisz, nie? Że tak, no bo tutaj co chwilę mamy informacje, miasto zalane, tutaj kolejne miasto, tu się pali. Ona mówi, no nie wszystko to ja, ale jednak część tak, dlatego że no, jesteśmy teraz w procesie oczyszczania się Ziemi, planety i ciemni swoją drogą, a Matka Ziemia swoją drogą i to tak się nam trochę tutaj kumuluje. Natomiast oni też siłą rzeczy pomagają, tak? No z drugiej strony też znowu, robiąc to, co robią, pomagają, nie? W tym naszym przebudzeniu. Ja myślę, że my musimy mieć w sobie taką, wiesz co, to może nie pokora, tylko takie patrzenie na to, wiesz, na takiej zasadzie, no dobra, no zalało, no dobra, tutaj się spaliło. Ale to wszystko, co się dzieje, ma nas prowadzić do tej bramy. Tej bramy, przez którą jak my przejdziemy, to już będzie ten taki nowy świat. No, ja od samego początku mówiłam, my nie zbudujemy, wiesz, no, masz stary dom, nie? Stary dom, który się sypie, po prostu się sypie. Cegły odpadają i tak dalej. Będziesz go budował dalej, żeby zrobić z niego lepszy? Nie da się. To zależy, jakbym miał północny węzeł w domu lwa, czy bym chciał mieć antyczny dom, stary, im starszy, tym lepszy dla mnie, to bym może chciał. Ale jeśli bym miał odwrotność w nowoczesnym, no to raczej nie. Ale tak jeśli mówisz o jako przykład takiego, gdzie już takie przebudowy, nie, wiesz, to chodzi o to, że nie możemy jakby budować to stary. Tak. No. Albo to może z tym domem to był zły przykład, ale na przykład masz fundamenty popękane, tak? A na drugim miejscu masz piękne nowe fundamenty. Gdzie postawisz swój dom? Na tych starych fundamentach czy na tych nowych? Te stare zaraz ci się mogą, wiesz, posypać, tak? I cały dom ci się zawali. I to właśnie o to chodzi, że no niestety, ale tak samo gleba jest... Budujemy teraz fundamenty. No teraz jest ten czas budowania tego, co jeszcze nie widać. Nie, my nie widzimy tej konstrukcji, tego domu, tylko każdy chce tą cegłówkę, ty, ja i masę ludzi. Może nie tylko podobnych zainteresowań, bo oni w ogóle się tym nie muszą interesować, a i tak wykonują pewne rzeczy, które przyczyniają się bardzo mocno do tej zmiany, do budowania tych fundamentów. Czyli wszyscy teraz wzmacniamy ten fundament. Wodnik podpowiada nam, czy uran, który tym wodnikiem rządzi, że one na pewno nie będą już cegłówek ze starego domu. Dlatego uran nie... On jak była rewolucja francuska i tam ścinali wszystkim głowy tej szlachcie królowi, to nie było, że ktoś ostał się i go wzięli do nowego, to nie. To stare musi odejść, to już jest... Stare odchodzi, przychodzi całkowicie nowe. Wszystko jest nowe, nowe zasady, nowe prawo, nowa filozofia, nowe podejście do religii, do wiary, do ludzi, do ras też, no bo wodnik jest taką, akceptuje wszystkich równo, prawda, nie traktuje ich po kolorze skóry, nie, po jakieś tam pochodzenia czy coś, to wodnik wszystkich po równo. Tak? No i właśnie teraz zobacz, jak fajnie się to złożyło. Powiedziałeś o tym, że przy rewolucji francuskiej tej całej szlachcie ucinano głowy, tak? Zobacz, to było jeszcze w czasach, kiedy my nie przechodziliśmy do piątego wymiaru, czyli nie mieliśmy w sobie, nie musieliśmy jeszcze w sobie mieć tej miłości, tak? My teraz mamy im przebaczyć, zaakceptować to, co oni zrobili, jakby zaakceptować wszystko jako całość, tak? Tej naszej ewolucji, w jaki sposób my dotarliśmy do tej
do tej bramy. Ale z racji tego, że my nie możemy teraz się wykazać agresją, dlatego że jest to sprzeczne z naszym sercem, światło i przestrzeń zrobią to za nas. I to one poucinają głowę, tak? Czyli ta częstotliwość nie pozwoli po prostu na istnienie tym ciemnym istotom, czyli tym właśnie... On już im nie pozwala, oni się już duszą. Duszą to widać ewidentnie, że jeśli dostają takiego, ja to nazywam w cudzysłowie wścieku, to znaczy, że mają albo mało czasu, albo mają, albo coś jest, coś muszą szybko zrobić, żeby jeszcze coś tam chcieć uratować, bo ewidentnie my to widzimy przecież w tych przekazach, to co oni robią, ewidentnie, że tonący się brzytwy chwyta, bo to już tutaj oni niczego już nie ukrywają, to co powiedziałeś wcześniej o przekazie w filmach, że oni muszą to, oni to pokazują wprost, co planują zrobić, czy to będzie Olimpiada 2012, gdzie pokazywali te całe te otwarcie i tam tylko wszyscy biegali w tych maseczkach i pielęgniarki, i wiecznie wirusy i takie rzeczy, to ostatnio włączyłem specjalnie Jamesa Bonda film Spectre, polecam włączyć sobie jeszcze raz, bo na pewno masa ludzi widziało, ale nie z punktu widzenia sensacyjnego, tylko z punktu widzenia tych przekazów, które oni przekazują w tych filmach, tych podprogowych różnych. I tam, no po prostu po latach sobie go włączyłem, a tam jest takie zdarzenie, kiedy on dostaje taką przepustkę, taki sygnet z ośmiornicą i jedzie do Włoch na posiedzenie tak jakby mafijnej międzynarodowej organizacji, która, to on się przysłuchuje i w szoku jest i tam ewidentnie mówią, że tak, opanowaliśmy już wszystkie narody, opanowaliśmy służby tych narodów, mamy przejęty przemysł farmaceutyczny i wymieniają szczepionki, które teraz będą produkować, na których muszą dużo zarobić i mówią, teraz przyszedł nasz czas, teraz wszystko to musimy sfinalizować, żeby konkretnie odbić się od tych niższej kasty, tych małych firm i to ten ich plan, że te tylko wybrane duże korporacje zostaną najbogatsze, a reszta zostanie wszystko poucinane i dawane im tą płacę gwarantowaną. Czyli co to film, jak ktoś to wróci do tego filmu, to wszystko tam jest napisane, to znaczy przekazane. I oni też chyba boją się tego, że jak tego nie będą pokazywać, to nie chcą karmicznie odpowiadać za to. Jest też taka informacja. Ale oni już przesadzili. To znaczy, tu już zostały granice przekroczone, dlatego że w tym momencie są już przekraczane granice tak na po całości, dlatego że oni już troszeczkę za bardzo interweniują tymi przymusami w wolną wolę człowieka, tak? Dlatego, tak, że niektórzy bez przymusu nie zrobiliby pewnych rzeczy, tak? I czuliby się bardziej wolni, nie mieliby w sobie tyle lęku. Więc oni. Czyli strach, oni zajęli się, po ich stronie jest duży strach, to już czuć. Tak, oni, i wiesz, i oni się sami, żeby w ogóle, popatrz, wibracje w przestrzeni rosną, tak? Jest coraz więcej światła, im się źle jest im w tym, tak? Bo to nie są ich wibracje. Więc oni musieli zrobić coś, co sprawi, że przestrzeń wypełni się strachem i lękiem. I musieli sobie wykreować taki scenariusz, gdzie ludzie nakarmią, bo zobacz to, ja to tak tłumaczę, my jesteśmy takim balonem, każdy kolektywnie dodaje swoją energię i w momencie, kiedy jest dużo strachu i lęku, nie wiem, na przykład ja mam taką dosyć dużą sensytywność i jak coś się dzieje niedobrego na świecie, gdzie bardzo dużo ludzi jakby nagle, nie wiem, trzęsienie ziemi, że nagle dużo ludzi jest w takiej panice, to ja potrafię się wtedy źle czuć i ja czuję tak nagle taką energię strachu, że ona się gdzieś unosi, że był taki punkt, z którego wyszło bardzo dużo tej energii. Wiesz o co chodzi? I zanim ona się tak rozejdzie w tej całej przestrzeni kolektywu, to ten jeden punkt, on jest taki mega silny, taką ma bardzo mocną, niską tą energię. I o to im chodzi, że oni, właśnie ta gra na czas polega na tym, żeby oni jeszcze mogli w tych wibracjach sobie tutaj być. Ale w momencie, kiedy pójdzie fala rozbłysku, tylko ona jest też zależna od nas, tak? Więc to jest znowu gra na czas, dlatego że jakby przestrzeń, stwórca, istoty pozaziemskie, one nie... Oni chcą wypełnić przestrzeń strachem, czyli tym sinusem, czyli niskimi wibracjami, a przeciwległe to słońce, światło, prawda? Także. Tak.
No tutaj, wiesz, no tutaj ta walka tak naprawdę, to, tak jak mówię, to jest przeciąganie wszystkiego w czasie i my jako Gwiezdne Dzieci, chcąc, żeby ten rozbłysk nastąpił, tak? Czyli ten rozbłysk to będzie taki punkt wyjścia tak naprawdę. Kiedy po pierwsze on obudzi świadomość wielu ludzi, dzięki temu będą bardziej przygotowani na to, co nadejdzie, czyli na ujawnienie prawdy, na to, że cała prawda wyjdzie na jaw i ona wyjdzie na jaw bardzo szybko. Bo to będzie kilka tygodni, kiedy ludzie będą bombardowani po prostu rewelacjami, o których nie mieli pojęcia, informacjami czasami mrożącymi krew w żyłach, które po prostu nie przyszłyby nawet na myśl ludziom, że takie rzeczy mogły się w ogóle dziać. I to będzie dla nich niezrozumiałe, ale oni muszą wiedzieć, że oni muszą mieć w tym momencie w sobie empatię i zrozumienie i akceptację tego, muszą wybaczyć, tak? I iść dalej. Bo w tym momencie, jeżeli oni wejdą w gniew, w chęć rewanżu, zemsty i tak dalej, to są niskie wibracje. Co zasilimy? Znowu ciemną stronę, tak? Więc ludzie muszą wiedzieć, że wszystko, co nadejdzie, my musimy po prostu zaakceptować i przyjąć z taką, no trudno, miłością do wszystkiego, co istnieje. I musimy To niestety, mi ale. to łatwo mówić, bo ty masz ryby w zodiaku wedyjskiej. Rewati to jest mniszka. Wszyscy święci mają tą rewati i to są te empatyczne rybki, które umieją to robić. Ale jak to wytłumacz komuś, żeby tam, nie wiem, do sąsiada poszedł i wybaczył mu te wszystkie grzeszki i to jest taki szok. To jest aż organizm, aż potrafi wstrząsnąć. To jest niemożliwe. No i są takie osoby i Się mężczyźni. przygotować. Proszę. Dlatego właśnie o to chodzi, żeby jak najwięcej ludzi wiedziało, że będzie coś takiego i że jak to się wydarzy, to zobacz, my te gwiezdne dzieci, które już jesteśmy przebudzone, my mamy pomagać tym, które przebudzą się zaraz po rozbłysku, tak? I dla których to wszystko będzie szokiem. My mamy po prostu podać im rękę, kiedy oni będą tego potrzebowali. Wytłumaczyć im to, czego oni jeszcze na początku swojej drogi nie rozumieją, tak jak ja nie rozumiałam tam 2,5 roku temu, tak? Więc to jest na takiej zasadzie, to jakbyśmy my się wszyscy naraz przebudzili, to wiesz, jaki to byłby chaos? Na pewno. No nie może być tak, żeby wszyscy wibrowali jednym i tym samym znakiem, bo wtedy nie ma tej różnorodności, a wodnik czy wibracje żywiołów powietrza są dobrzy w jednej dziedzinie, ale też są gorsi, można powiedzieć, słabsi w innych dziedzinach, które znowuż tamte znaki mają ten zasób. Także tu nie da się zostawić tylko i wyłącznie pominąć barany, bliźnięta, wagi i w ogóle innych, koziorożce też to. No, także wiesz, no, będzie się działo dużo takich rzeczy, które nam bardzo mocno zburzą To cały już nasz to świat. się dzieje, no już się burzy. Tak, ale to, co Wielkim. się teraz dzieje, Grzesiu, w porównaniu do tego, co się wydarzy, to jest kropla w morzu. No To ja ja ci mówię mówię. od razu, to jest kropla w morzu i to będzie taki szok dla ludzi. Powiem ci, że ta wiedza, która jakby dojdzie do umysłów ludzkich, oni na początku to będzie jak wiesz, jak przy traumatycznym wydarzeniu, najpierw będzie wyparcie, wszystkie te wiesz, rzeczy po kolei, które tam są. I jak to w końcu do nich dotrze, że to jest prawda, to będzie dla nich większy szok, niż jak dojdzie do ujawnienia, tak? I po prostu istoty pozaziemskie, wykorzystując okazję, kiedy portal na Słońcu będzie mógł się bezpiecznie otworzyć, bo to jest też druga kwestia, której nikt nie bierze pod uwagę, że oni muszą wykorzystać moment, w którym bezpiecznie otworzy się dla nich portal na Słońcu, bo Słońce jest portalem do naszej galaktyki, tak? I w momencie, kiedy oni znajdą sobie tego lupla, żeby móc bezpiecznie się tutaj pojawić, się pojawią, to będzie wtedy mniejszy dużo szok dla ludzi, niż ta cała prawda, która wyjdzie na jaw. Na temat wszystkich innych rzeczy, tak? Bo mi się wydaje, że każdy z nas czuje, że my nie jesteśmy sami we wszechświecie. No, tyle biliardów planet i tylko jedna Ziemia, Jak która to ma jakiekolwiek ojciec Pio powiedział, to tak by obsiać hektar pola pszenicą i jedność było tylko wykiełkowało. problem. No, dokładnie. Także mi się wydaje, że to będzie dla ludzi najmniej takie zaskakujące. Że może będzie im ciężko w to uwierzyć, że w ogóle ktoś tu przyleciał i tak dalej, ale nie będzie to dla nich niemożliwe.
wiesz, takie totalnie nie do uwierzenia. Przecież są te programy Starożytni Kosmici i tak dalej, oni tam nawijają. Co prawda, nawijają tyle, ile im pozwalają nawijać, i dają tyle dowodów, ile im pozwalają dać, tak? Bo nie mogą po prostu powiedzieć, no tak, istnieją, byli tu i tak dalej. A słuchaj, a wracając do filmów, Grzesiu, czy ty widziałeś trailery filmów, które będą w tym roku wypuszczane? Powiem ci, że nie miałem czasu. A co? Co tam ciekawego? No to powiem ci tak, mamy Eternals, czyli tak naprawdę film o tym, jak cywilizacje pozaziemskie przyszły na Ziemię do Neandertalczyków i dały im technologię. O, bardzo A ciekawe. oni uznali ich za bogów, tak? Czyli pokazują nam tak naprawdę w tym filmie naszą własną historię cywilizacji ludzkiej, tak? Jak to było. I ja bym bardzo chciała, żeby ludzie, jeżeli już ten film zobaczą, wyciągnęli z tego jeden wniosek. Nie popełniamy takiego samego błędu i w momencie, kiedy pojawią się na Ziemi istoty pozaziemskie, nie traktujemy ich jako bogów. Oni będą tutaj, żeby nam pomóc i przekazać nam technologię, tak, która będzie nam pomocna, ale oni są równi z nami. I Ale my to nie jest możemy za mówić. silne. Ludzie zawsze czuli wewnątrz, że muszą kogoś wyznawać. Oni czuli, każde dziecko wie, że ma rodzica, a zwłaszcza takie dzieci, na przykład w domu dziecka, to one, ich celem po wyjściu to zawsze było marzenie tych rodziców jednak spotkać lub dowiedzieć się, gdzie są, czy żyją, czy coś. To podobnie jak z nami, że my mamy informacje w Helisach o naszym stworzycielu i tutaj jest to tak silne, że tworzy tych wyznawców, że my musimy. A zwłaszcza teraz, kiedy się kończy ta stara religia, to zawsze to naturalnie lubi później i coś nowego się pojawi. A w ich planach jest stworzenie tutaj strachu przed obcymi i no i to może być tak właśnie, że społeczeństwo się podzieli, prawda? Bo to, no i jaki jest następny film? Tam powiedz. No i właśnie tutaj dochodzimy do tych cywilizacji pozaziemskich, gdzie oni nam już tutaj wcześniej oczywiście, każdy film, gdzie w grę wchodzili w kosmici, to kosmici chcieli tylko źle dla ludzkości i dla Ziemi, tak? No i tutaj będą kolejne dwa filmy. To jest też bardzo ciekawe, że to, co mówisz teraz, że jak tak to zobaczymy filmy o kosmitach, policzmy sobie procentowo, czy to są kosmici, no poza IT może tam, policzmy sobie, że jednak 90% to są złe intencje, prawda? Tak, dokładnie. I będzie teraz film, słuchaj, to będzie chyba w druga część właśnie, Invasion się nazywa chyba, czy nie pamiętam teraz dokładnie, czy tutaj nie popełniłam jakiegoś błędu. A drugi film, którego sama jestem bardzo ciekawa, to jest Wojna o Jutro, w którym z roku 2000, tam chyba nie wiem, czy 30, czy 50, cofają się żołnierze w czasie, żeby zabrać z tych 30 lat wcześniej ludzi na wojnę z kosmitami, dlatego że cywilizacja ludzka przegrywa, jakby w przyszłości. I oni się cofają w czasie, żeby więcej ludzi zabrać do tej walki. A teraz powiem Ci jeszcze jedną ciekawą rzecz, że ogólnie rzecz biorąc, w planach elit była inwazja kosmiczna na zasadzie fejkowa. No, to jest ten Chcieli film zrobić. Te kolony, polecam wszystkim, tam jest dokładnie ten sam scenariusz, że niby przylecieli kosmici, których nikt nie widział, oni w Davos sobie siedzą, te elity wierchówki, twierdzą, że zostali wybrani przez tych kosmitów, ludzie im wierzą, znowu wychodzi ta epoka wiary, że wszystko jest na epokę wiary i wprowadzają sobie te NWO, tak niby twierdzą, że to nie oni, bo oni, człowiek by tak nie postąpił, ale kosmici, wszystko zgadzają na nich i to jest jedna z tych dyrektyw, które CO2, lądowanie kosmitów, wirus, to są takie właśnie zagrywki, które starają się być sprytniejsi niż gwiezdne dzieci. Ale powiem Ci, naprawdę, oni nam wszystko mówią. Wszystko, Grzesiu. My mamy po prostu podane w tych filmach wszystko jak na tacy, jakie są ich plany, o co chodzi. I owszem, do prawdziwej inwazji kosmitów dojdzie. Jest takie coś, jest takie wydarzenie na naszej linii czasu. Natomiast ono zostanie zauważone tylko przez pewien procent cywilizacji ludzkiej, ponieważ zostanie bardzo szybko odparte. I nie wszyscy w ogóle się dowiedzą o tym, że ono w ogóle było i zaistniało. Natomiast będzie coś takiego. I to nie będzie fejkowa inwazja, tylko faktycznie taka prawdziwa, uda im się przedrzeć przez siatkę energetyczną Ziemi. Natomiast to bardzo szybciutko będzie, jakby wiesz, reakcja tych pozytywnych istot pozaziemskich i to zostanie odparte.
Powiem ci tak, no ja osobiście nie mogę się już doczekać tego, żeby tutaj te istoty pozaziemskie przyszły, żebyśmy mogli się od nich podowiadywać wszystkich cudownych rzeczy, bo to są jednak istoty pełne miłości, tak? Więc na pewno będą miały nam do przekazania same fantastyczne rzeczy, które poprowadzą nas jednak w stronę Ziemi, na której będzie fajnie się żyło, tak? Bez strachu, bez walki o swoje własne życie, kiedy my tak naprawdę zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby pracować, by żyć. To jest w ogóle... Ja nie mam ryb, dobrze, że ja nie rybka, bo kurczę, powiem ci szczerze, że ja to jestem taki sceptyk, to znaczy, to jest może troszkę wada też, że nie mogę odlatywać, nie mogę, coś mi mówi, coś mnie trzyma przy ziemi, chociaż żywioł powietrza i tych wariantów jest to tyle, bardzo dużo, że to mogą być różne linie czasowe, różne warianty i nawet samo to, że ty to powiedziałaś, to już może mieć na to wpływ, na jakiś... A to też, tak, to prawda. Ale powiem ci, że ja ogólnie skupiam się tak naprawdę tylko na tej najpiękniejszej linii czasu, na tą chwilę. Tą też opisuję w trzeciej części książki. No tak, jestem prowadzona tutaj już przez górę, bo to idzie bezpośrednio jakby od mojej istoty głównej i od Stwórcy. Natomiast Matka Ziemia pokazała mi też tą najgorszą linię czasu. I dla porównania dla ludzi, żeby wiedzieli, czego unikają, tak, kreując ładnie, też pobieżnie ją opisałam. Natomiast bardzo pobieżnie, dlatego że ja nie chcę zasiewać, wiesz, w umysłach ludzkich jakichś tam tragicznych linii czasu i wydarzeń, bo to my mamy w tym momencie władzę. Wiesz, o co chodzi? To tak, władza tak. To jest bardzo, bardzo złe słowo, władza, ale my idziemy w stronę przejścia do Ziemi piątego wymiaru. Czy tego chcemy, czy nie? Planeta już weszła. No, informacja to jest wiedza, to jest władza, w tym sensie, że możemy władać nad własnym losem. I to jest cały, tak naprawdę, ja wiem, że to będzie szokujące, no ale sekretem astrologii to nie jest w ogóle nic z przewidywania przyszłości, tylko w drugą stronę poznanie siebie. Kreowania tyle, że możesz sam kreować to, co sobie zechcesz, żeby wyokrować, zakończyć pewne karmy czy lekcje, które masz zakończyć szybciej, dużo szybciej i być wolnym i po prostu kreujesz sobie, przewidzisz wszystko wtedy. No i to jest ciężkie do pojęcia, bo nam przez setki czy tysiące lat wmawiali, że wszystko nie jest zależne od nas, tylko musimy płacić odpusty, kupować, musimy być zawsze grzeczni, musimy słuchać, posłuszni, ślepo wierzyć. A tutaj właśnie ta wiedza może pozwoli nam na władanie tą swoją rzeczywistością, no bo przecież to kreujemy wszystko praktycznie. No, także, no dokładnie, tylko sobie ludzie nie zdają, wiesz co, sprawy z siły tej kreacji. A ja w ogóle ostatnio śmiałam się bardzo mocno z pewnego mema, który zaczął krążyć po internecie, nie wiem jak daleko dotarł, że ludzie są jedynym gatunkiem na planecie, którzy muszą płacić za to, że jedzą, za jedzenie, za to, że żyją na tej planecie. No tak. Niby najbardziej rozumny gatunek, ale tak? To muszą płacić, bo gdyby nie płacili, to by tego nie jedli. Taka jest zasada. Jak płacą, to znaczy myślą, że to jest dobre, a przecież korporacje podsuwają im toksyczne jedzenie po to, żeby się truli, żeby kupowali lekarstwa. Także to jest wszystko, cała psychologia tego, że jakby było coś za darmo, to ludzie by wybrali to z naturą związane. Tam jabłko z drzewa, gdzieś tam sobie wiśnie posadzić, ale jeśli jak oni mam jako niewolnik zapłacić za to, to jest właśnie ta cała, ja tam zapisałem na swojej stronie tą historię o demonie i Kratosie, o tych dwóch mnichach egipskich, którzy wymyślili demokrację. Także jeden mówi, ty demokracja ci da to, że ty nie będziesz musiał ich w kajdanach trzymać, oni ci te pieniądze, co będą dla ciebie pracować, to jeszcze ci zapłacą, oni ci oddadzą te pieniądze w podatkach, także to będzie dużo tańsze i jeszcze będą myśleć, że są wolni, to da taki świat bez kraty. No. No i to jest właśnie to, myśmy wpadli w taką trochę pułapkę, w którą się sami tak naprawdę wpędziliśmy jako ludzkość. No i nadszedł czas tego, żeby powoli iść po schodkach do góry i z tej pułapki wychodzić, dlatego że tak naprawdę wieko nie jest zamknięte, tylko my nie wiemy o tym, że ono jest otwarte. Wszystko jest możliwe, wszystko jest możliwe i to jest właśnie, po to te gwiezdne dzieci też przychodzą, żeby pokazać, że wszystko jest możliwe w całkowicie nowy sposób, nowy wariant, bez strachu. To jest właśnie klucz, ten strach, czyli ten sin, gdzie Kościół też bardzo często, nawet w języku angielskim, sin jako grzech, grzech, no. Pokazywało to tylko depresję, tam później graficznie to pokażę, astrologicznie, że
jak jest ta linia życia, idzie raz w górę, raz w dół, raz w górę, to tak jakby ci serce biło, to światło góry, ciemność na dole i ten sinus zawsze był z tą niby depresją, z księżycem, z żeńską energią, dlatego Kościół zawsze twierdził, że kobieta to wysłannik diabła, szatana, że coś złego, prawda? On się tego bał. I to jest właśnie ta zależność, gdzie musimy zaakceptować, że to my mamy też w ciele ludzkim i żeńskie energie, i męskie energie. Czasami są faceci, co mają przewagę żeńskich i zachowują się tak, że każdy to rozpozna. No i odwrotnie, i w naszym polskim parlamencie czy Sejmie tam gro kobiet dominuje energia lwa, męska. Tego każdy to widzi, prawda, że tutaj no nie jest to stereotyp. To tak nie da się tak, wiesz, ogólnie wrzucić wszystkich do jednego worka, ale ten dualizm jest praktycznie na każdym kroku i właśnie ta równowaga, czyli zrównoważenie tego wszystkiego będzie też kluczem tutaj. Ale zobacz, co oni też zrobili, oni bardzo mocno stłamsili kobiety, nie? Dopiero kobiety, czyli no ta przecież. Energia kreacji, tak. Bo kobiety są energią kreacji tak naprawdę, czyli kobieca energia kreuje antywojenna, świat, antywojenna, tak? Antyagresja, to jest antyagresja. Dokładnie. A mężczyźni są jakby tarczą, tak? Tarczą kreacji, czyli tarczą dla życia, ochroną. To jest męska energia, ona ma chronić kreację. I w tym momencie oni bardzo mocno, zobacz, przez to, że posadzili kobiety w domu, ty nie możesz tej pracy wykonywać, tego, tamtego, i tak dalej. Oni bardzo mocno stłamsili tą naszą kreację, tej rzeczywistości, bo kobiety przestały tak naprawdę brać udział w życiu publicznym na większą skalę. Ale to Więc tak. Przestały kreować, wiesz, rzeczywistość. Ja też w ogóle opisuję właśnie energię żeńską i męską w książce. I tam też bardzo ciekawe jest to pokazane, jak to w ogóle wszystko działa, nie? Także powiem ci, że my moglibyśmy te grzesiu gadać godzinami, nie? I Powiem ci, że dochodzilibyśmy tak naprawdę. Wtedy, w tym samym czasie, to znalazłem ten punkt, kiedy została tłamszona energia żeńska, a na kult wyszła energia, załóżmy tam baranka, słońca, to w tym samym czasie ginęły powoli kalendarze księżycowe, czyli związane z tą energią żeńską, a zaczęły dominować zodiaki, czyli te energie, kalendarze słoneczne. I to zobaczmy, widzimy dzisiaj w postaci horoskopów znaku zodiaku. I to nie da się nic na podstawie tego powiedzieć, nie uwzględniając wszystkich aspektów urodzeniowych po samym znaku zodiaku, czyli po słońcu w znaku. I tak samo kalendarz mamy słoneczny i zatracił się nam właśnie ten kalendarz księżycowy, który dominował kiedyś. Nawet były takie momenty, że i ten był w użyciu, czy tak w starożytnym Egipcie. I to jest właśnie związane z tymi kultem energii męskiej, gloryfikacją, ten patriarchat, czyli że kapłan może być tylko męski. No i stąd się to wzięło, ale to już się kończy, prawda? Bo to No, się to kończy. już tak. To już teraz widać, że. To już basta. To już wiesz, to jest taki moment, kiedy my naprawdę musimy przysłowiowo walnąć pięścią w stół. I powiem ci, że krąży też jeszcze taki mem, że to jest czas nie żeby budzić jakby uśpione baranki, czyli osoby, które. Tak. Chcą, No, wilka, tak? One chcą iść tamtą drogą, to jest ich wybór, wybór ich duszy. My mamy obudzić te lwy, czyli te gwiezdne dzieci, które jeszcze są nieprzebudzone, bo one mają poprowadzić innych, tak? My wiemy, że ta linia czasu się podzieli i że nie wszyscy przejdą do piątego wymiaru, ponieważ nie taki był ich wybór, jako duszy. I to też będzie. Ja zawsze mówię, nie wolno negować na siłę. Jak ojciec chce szczepić, czy ktoś z rodziny, nie róbcie rozrób, awantur, nie ingerujcie zbytnio w jego drogę życiową, bo to może był jego wybór, a to bardzo źle działa na tego kogoś, kto pała taką jakby niezrozumieniem, agresją w drugą stronę, że ty się przebudziłeś, a ktoś inny tego nie może zrozumieć, bo to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. To nie był jego prawdopodobnie wybór jeszcze na ten czas i z nim to nie rezonuje. Tak, może miał wybór odwrotny, może właśnie chciał tej toksyny w organizmie doświadczyć. Może to był taki wybór. Dokładnie, no wiesz co, no to jest kwestia zrozumienia drogi duszy i to nie jest, wiesz, to chodzi o to, że to po prostu nie jest dla nas łatwe, tak? Dlatego, że ci, którzy widzą więcej, czują więcej, wiedzą jak tak naprawdę to działa, nie tylko na nasze ciało fizyczne, ale także na nasze ciało, na nasze biopole, na naszą duszę, co się dzieje ze światłem, co się dzieje z centrami energetycznymi człowieka.
bo to ma wpływ po prostu na wszystko. Oni jakby zaatakowali ciało fizyczne i ciało astralne w jednym momencie. I jakby dla nas to jest takie już niepojęte. My nie potrafimy, mamy taki moment, że nie potrafimy pojąć tego, że oni tego nie pojmują, wiesz, że oni nie czują tego ryzyka. Ale to jest takie parcie, wytwarzamy wtedy parcie i to jest niedobre, dlatego że my zamiast go przebudzić, my jeszcze odpychamy go od siebie. I, tak. I jak my pokażemy przykład, najlepiej, zobaczycie, ja tak czuję, że to się będzie dziać, będą się tworzyć enklawy w jakieś miejsca, jakieś obozy ludzi, spotkania i dopiero tamta strona zobaczy, że oni mają jakiś pomysł na ten nowy świat, na ten nowy czas i zasadne, i sprawdza się to, i nie chorują, i są wszyscy tam szczęśliwi i to wszystko, to dopiero wtedy zaczną po prostu zrywać te kajdany, bo widzą punkt odniesienia. Dlatego my nie możemy kogoś na siłę namawiać, nie chcę, proszę bardzo, bo to, co teraz są, bo teraz ewidentnie widać, że rządy na całym świecie obrały atak w tak zwanych antyszczepionkowców, czyli w ogóle we wszystkich ludzi, którzy chcą mieć odmienne zdanie odnośnie tej sytuacji obecnej na świecie. Czyli już napuszczają jednych na drugich, to są bardzo stare metody, chcą pokazać, że jest jakiś tam wróg, który wam przeszkadza jeździć na wczasy na Majorkę, że to od nich i teraz ta czwarta fala będzie uzależniona właśnie od tych, którzy się tam nie zaszprycowali, także to jest taka niska propaganda goebbelsowska, powielana jeszcze przez Stalina, jakichś innych tych bandziorów. To są te same wibracje do nich w ten sam sposób, ale to na nas już nie działa, to każdy widzi. Mi się chce śmiać, bo na Facebooku są te jakieś tam media mainstreamowe, które coś przekazują, ale nie mogą sobie tych postów zablokować, to jakbyś zliczyła procent tych postów, to jest 95% przeciwko tym, gdy mówią, że przyjął takie bajki, propagandę, że każdy to widzi, a oni dalej to samo, tak jakby jakiś robot tam siedział i te posty puszczał i w ogóle nie zważał na to, co ci ludzie piszą, na te komentarze. No. Wiesz co, w ogóle to jest tak, że jakby dla mnie to jeszcze nie jest koniec, dlatego że widzisz, w momencie, kiedy pojawił się przymus w przestrzeni astralnej, została wprowadzona matryca. I każdy tak naprawdę, kto popełnił ten błąd, ponieważ nie był jeszcze na odpowiednim etapie przebudzenia, jest w stanie się troszeczkę cofnąć w czasie. To się nazywa regresja DNA. I są osoby, nawet w Polsce, które potrafią to zrobić. I ta regresja, ona uratuje jakby w przyszłości wiele osób, które dopiero przebudzą się, ponieważ taki był plan, one miały zrobić to, co zrobiły, miały podjąć tą decyzję. Ta decyzja miała zaważyć na ich zdrowiu i oni poprzez to, widzisz, i tutaj jest znowu strach, tak? Nasza czakra podstawy, czyli czakra czerwona, ta pierwsza, ona jest odpowiedzialna za przeżycie, tak? Czyli za chęć przetrwania, to jest czakra przetrwania. I w momencie, kiedy ta czakra nam się odpali, ponieważ na przykład zaczniemy chorować, tak? Ciało nam się zacznie sypać, ponieważ centra energetyczne przestają pracować, więc organy się sypią. Nasza dusza sobie odpływa daleko, ponieważ ona nie jest kompatybilna z częstotliwością tego DNA, bo nie do takiego przyszła, tak? No tak. Ona się zrezonowała z takim DNA, które było pierwotne dla danego człowieka. W momencie, kiedy ono zmienia swoje struktury, ona się już nie czuje jak u siebie, tak? Więc ona się oddala. Jest coraz dalej, 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 więc na nas już nie prowadzi, nie czujemy jej w sobie. To nie jest to, że ona na ktokolwiek nam odcinają, bo to w ogóle nie. To wtedy by człowiek umarł. Ona po prostu się oddala, tak samo jak się oddala, kiedy człowiek wpada w depresję, czy w stany lękowe i tak dalej. I ona nie wibruje już w tych samych częstotliwościach, co człowiek, bo on ma za niskie wibracje. I ona też się nie czuje dobrze i wtedy też się oddala. Tak? To jest taka sama jakby zależność. Tylko że tutaj jest częstotliwość wibracji jakby duszy, tak, i wibracji człowieka, a tutaj w tym wypadku mamy częstotliwość jakby komórkową, tak, i tego, do jakiej częstotliwości samego ciała fizycznego została przypisana, nie? Ale są sposoby, tak jak mówię, i zobacz, no te osoby, niektórzy się po prostu przebudzą dzięki temu tak naprawdę, że tak, poszli, stali się w miejsce. Codziennie rozmawiam z ludźmi i właśnie takie osoby, takie świeżaki, ja to ich nazywam świeżaki, pani mówi,
2 miesiące temu zaczęła oglądać tą tematykę, zaczęła się interesować takimi różnymi wywiadami i słuchać takich ludzi właśnie, co takich szurów tak zwanych nas, nie? Że tak nazywają nas foliarze, szury, wiesz, to mnie to się tylko bardzo podoba. Mi się to bardzo podoba, bo jestem dumny z tego powodu, że w końcu mogę być jakiś inny, jak każdy wodnik. To. No i ona mówi właśnie, że ta sytuacja, w której jesteśmy, spowodowała, że ona wyłączyła telewizor i zaczęła szukać tych informacji, i ktoś jeszcze jej tam jakaś znajoma podpowiedziała, bo to ludzie też podświadomie widzą, nie? Że gdzieś tam w pracy znajoma coś podpowiedziała, coś i już się w głowie światełko zapala. I to jest właśnie niesamowite, jaka ilość tych osób teraz się pojawiła. To samo na Harmonii Kosmosu. Ja obserwowałem ludzi tam od trzeciego roku życia do 80 latków wzwyż i naprawdę było bardzo dużo nowych twarzy, takich, których jeszcze nie widziałem. Tak właśnie mówię, o kurczę, ktoś pierwszy raz przyjechał, wcześniej tego nie było. To też jest bardzo dobry objaw tego, o czym ty teraz powiedziałaś. Tak, to się, wiesz, to każdy, tak jak mówię, my tak traktujemy bardzo mocno, ale ja też przeszłam ewolucję, tak, żeby nie było, że ja od samego początku tak do tego podchodziłam, do tematu szczepień, tak, że z taką pełną akceptacją, ponieważ też mam w rodzinie osoby i zaszczepione, i niezaszczepione, jakby akceptuję w tym momencie jedno i drugie, ale był taki moment, że miałam w sobie taki żal, takie niezrozumienie, tak, ale w pewnym momencie przyszło do mnie, że może to jest ich sposób na przebudzenie, że może to jest ich pobudka, dlatego że ja wiem, kto u mnie w rodzinie jaką jest istotą, tak, jakby główną, czyli tą, która przyszła tutaj z przestrzeni, więc jakby jestem sobie w stanie wyobrazić, że no raczej tego przebudzenia by chciała, no ale jeżeli chce się obudzić w taki sposób i poprzez takie doświadczanie, na przykład, nie wiem, rozchorowania się i szukania metody wyjścia alternatywnej w tym momencie, tak? No bo jak ludzkie życie jest zagrożone, to wtedy szukamy, tak? Szukamy głębiej. To już jest desperacja wtedy, to się nazywa desperacja. Szukamy, szukamy, szukamy i wtedy przy takim właśnie cierpieniu, desperacji otwierają nam się po prostu kolejne drzwi. Te się otworzą, te. Wcześniej były zamknięte, a nawet jak były otwarte, my nie widzieliśmy tego, że one w ogóle tam są. A one nagle się pojawiają, się otwierają i my w końcu jesteśmy w punkcie w swoim życiu, w swojej ewolucji, kiedy my wybieramy, żeby do tych drzwi wejść. I dla niektórych właśnie to będzie taka furtka, że oni chcą się przebudzić w taki sposób. Żeby zobaczyć swoje możliwości i zobaczyć, w jakim stopniu jesteśmy hipnotyzowani, możemy założyć sobie taki notes i spisywać każdego dnia rutynowe rzeczy, które robimy codziennie, o podobnych porach, kiedy włączamy telewizor, kiedy jemy obiad, kiedy idziemy spać, co my robimy tak rutynowo, w kółko to samo kupujemy, powtarzamy pewne rzeczy. Tak, jak się miesiąc kończy, dopiero widać, jaka to jest hipnoza i nie zwracamy, że przecież jest jeszcze inna droga, tak, że możemy wyłączyć telewizor, możemy w ogóle iść inną drogą, nie wiem, zacząć robić rzeczy, których do tej pory nie robiliśmy, dopiero wtedy ten kontakt z naszą podświadomością stanie się dużo, dużo mocniejszy i zaczniemy rozumieć, co ona tak naprawdę chce. No, dokładnie. Dlatego, że dusza najlepiej i najgłośniej mówi w ciszy, nie? Bo jak jest za dużo bodźców, to nasz umysł, który tak czy siak, w ogóle nasze ciało mentalne, ono jest skonstruowane w tym momencie w taki sposób i tak zmanipulowane, że ono ogólnie góruje bardzo mocno. I to też opisałam, wszystkie 7 ciał ludzkich opisałam właśnie w książce. Jest tam dokładnie wytłumaczone, które ciało robi co. Te ciała są inteligentne, każde jedno, tak? I umysł w tym momencie, wszystko co jest tak jakby nierutynowe, wiąże się dla umysłu z tym, że stanowi zagrożenie dla życia. Nie idź tam, nie byłeś tam nigdy, możesz zginąć. Nie? No tak. ale to jest na takiej zasadzie, wiesz, i w tym momencie czakra czerwona, o, nie idziemy. Ale właśnie to, co mówisz, bardzo ważna rzecz, ci, co chcą manipulować nami, oni wiedzą o tej czakrze przetrwania, ona jest potrzebna, bo to jest tak, mówisz, że ona ma uchronić, tam nie skoczy z jakiejś skarpy 100-metrowej, bo to raczej jest nierealne, że się tam przeżyjesz w tej wodzie, bo woda jest jak beton z takiej wysokości. Także jeden mała pomyłka i masz wszystkie ręce połamane albo urwane i oni właśnie cały czas jadą na tej samej czakrze, podsycając ten ogromny strach, co ci się stanie, jeśli i to radio, telewizja, cały mainstream, tak jak już nie mają co mówić, to w wiadomościach, że tam
chiński rowerzysta sobie zepsuł rower albo miał wypadek na rowerze, takie rzeczy, gdzie to już jest to śmieszne. No Ale także. oni w ogóle bardzo mocno, jakby z racji tego, że nie ma podawanych nigdzie informacji, zatajana jest prawda o tym, że my jako dusze jesteśmy istotami nieśmiertelnymi i po prostu tylko inkarnujemy i tak naprawdę nie ma śmierci, bo początek jest koniec, a koniec jest początkiem, wszystko jest ze sobą połączone, jak w okręgu, tak? I jakby już samo to, że my po śmierci wchodzimy sobie w to światło, które jest pułapką, to też opisałam, kochanie, w książce, że są trzy portale, w które można wejść, i to światło, w które większość wchodzi, bo tam jest rodzina, tam widzimy bliskich, tych, którzy odeszli, tam nas ciągnie, bo chcemy się z nimi połączyć. Co robimy? Wskakujemy z powrotem na Ziemię, tak? Nie idziemy sobie na inne planety inkarnować, tylko po prostu wskakujemy na Ziemię. To była taka pułapka inkarnacyjna przez bardzo, bardzo, bardzo długo. Jej już teraz, zdaje się, nie ma. Ona już została chyba zlikwidowana, nie ma już tej pułapki. Natomiast wszyscy mówią iść w stronę światła. Nie, ja mówię nie, nie idź w stronę światła. Broń Boże, w stronę światła. Wybieramy któreś z tych dwóch innych tuneli. Natomiast nie idziemy w stronę światła, bo to jest pułapka i wracacie z powrotem na Ziemię, mimo tego, że nie musicie już doświadczać niektórych rzeczy, bo macie je przepracowane. Po prostu wracacie. No i zazwyczaj dostajecie takie no, niefajne rzeczy, ponieważ oni chcą generować strach, tak? Czyli niskie wibracje, lęk, traumy i tak dalej. Więc jakby takie dostajecie tutaj życie, takie nie takie fajne, jak powinniście mieć. No i powtarzacie 2 razy tam, czy tam 3 razy to samo. Mnie na przykład 3 razy czy 2 razy palili na stosie, nie? Raz mi nie wystarczył. Musiałam mieć powtórkę z rozrywki, więc chyba po prostu bojowałam tam w tych poprzednich wcieleniach tak samo. Ale moja istota jest w ogóle taka bardzo ciekawa, dlatego że ja, jak to powiedziała pani Dorotka, też pani Dorotka, która jasno widzi i jasno słyszy, powiedziała, że ty to jesteś takie ziółko, mówić byłaś najbliżej Boga i najdalej Boga. I ja powiem ci, wyciągnęłam z tego bardzo dużo dla siebie i zdałam sobie sprawę, że tylko znając drugą stronę i znając ciemność, jesteś w stanie poprowadzić ludzi do światła, ponieważ sam byłeś w ciemności i z niej wyszłeś. Tak, żeby doświadczyć, no tak, wszystkiego, żeby to zrozumieć w całości, to przez te wszystkie ewolucje, że już doświadczyłeś tych negatywizmów, to już to zna, potem wchodzi, potem tak dalej, i tak dalej. Także nie ma się co dziwić, że jak kogoś ciągnie do świata przestępczego i później w układzie ma tam jakiś północny węzeł w ciemnej stronie mocy, no to stąd się to też bierze. No, to każdy ma jakieś tam swoje, wiesz, to tak samo jak się mówi, niektórzy mówią, nie wchodź w regresję, tak? Nie przypominaj sobie niektórych swoich wcieleń, bo nie każdy jest piękny i ładny. Wiesz, to nie są tylko kwiatki na łące, które pachną, bo przejdziesz parę kroków i wdepniesz w gówno, tak? Dlatego, że no twoja dusza musi doświadczyć wszystkiego. Podobnego jak traumy z dzieciństwa, są takie osoby, znam je osobiście, kiedy cała rodzina to pamięta to zdarzenie, a ona nie pamięta, wykasowała sobie to z podświadomości, bo było traumatyczne dla niej i ona tego kompletnie pamięta. Nie wszyscy to pamiętają, ona tego nie pamięta i samoczynnie potrafi to wyrzucić z podświadomości. Dokładnie. I dla nas tak samo my nie moglibyśmy się uczyć i doświadczać nowych rzeczy, gdybyśmy pamiętali wszystko to, co było wcześniej, tak? No Nie pewnie, ma tak. nauki. Pewnie, że tak. No wyobraźcie sobie film Dzień Fistaka. No to jest Dzień Fistaka. Jest No znanym przykładem, kiedy facet codziennie to samo, on już ziewa po prostu już z nudów. Dzień w dzień to samo jedzenie, to samo zdarzenie, ta sama randka i ta dziewczyna taka zachwycona w euforii, pierwszy raz się spotyka, według niej, a według niego już tam 70 raz. I ona, matko, no, już wiem, co powiesz, już. To takie. No i to, i ale łatwo sobie teraz wiedzieć to wszystko, prawda? No to jest tak jakby z 80-latkiem, na przykład, który by, nie wiem, dostał nowe ciało 18-latka, ale w tym samym życiu, to jego podejście do kobiet, do dziewczyn, już na pewno by było inne. tak, 80-latka by było, tak? Czyli Tak, taki już stary ale by dżentelmen. dostał ciało 18-latka, załóżmy, prawda? Ale wiedza 80-latka, a w tym samym życiu dostaje nowe ciało 18-latka. To tutaj nie ma tego entuzjazmu takiego, jak już dochodzisz, jak normalnie od zera do tych 18 lat i jest ta energia seksualna i to wszystko, te hormony, to wszystko tam współgra.
a tutaj takiego dziadka cofasz do wieku 18 lat, dostaje ciało Adonisa i to wszystko, ale jednak umysł jego jest już, dobra, tak. Już znał, nie? Już to dokładnie, kojarzy, on już doświadczył, się. Tak? Już tak. Doświadczył, już to nie jest dla niego nowe, nie ekscytujące. Tak, tak. On już, że tak powiem, dostał nauczki życiowe, już się nauczył, więc nie wpada w pułapki, jest bardziej dokładnie. Ostrożny. To jest, wiesz, to jest taka prawda, wiesz, jak na przykład pójdzie w sobie do babci, która ma 80 lat, to ona ci prawdę powie o życiu, tak? Tak. Ale młodzież ma to do siebie, że młodzież nie słucha tego, co mówią starsi. Nie słucha i to jest błąd, dlatego że staruszka, oni nie mają nic do stracenia, oni są na wysokim poziomie jednego życia świadomi, że po co mieliby cię wprowadzać w błąd, prawda? Mhm. I to jest ta era teraz, wodnika przychodzi, a przeciwległy lew, władca domu dziadków, dziadów, przodków, to są właśnie te dziady nasze, to święto dziadów, przodków, dziadków, na dzieci się kiedyś mówiło dziadki, to jest właśnie ten dom przodków, tradycji poszanowania i powracania do niej i to jest bardzo ekscytujące, jak się połączy tą starą wiedzę z tą nową technologią, czy z nową erą wodnika, tej świadomości, to naprawdę tutaj to wszystko może urosnąć w dużą siłę. No, to będzie. Możemy mieć taką moc bez broni, właśnie dzięki temu, że można pokazać, że to się wszystko da zrobić. Oni się najbardziej boją przykładów. To jest, ja pamiętam takie jakieś wodnikowe pomysły typu, jest taki film nawet włoski, chyba coś ma róże w tytule, że facet sobie na platformie wiertniczej taki zrobił sobie taką, swoje państwo tam zarejestrował na wodach włoskich, międzynarodowych i wszystko zgłosił to do ONZ-u. I to tak, tam gdzie coś było nielegalne, to u niego wszystko można było robić, podatków nie było, to. I to się stało dla elit takim zagrożeniem, że musieli to lotniskowcem zniszczyć, bo dałby facet przykład, bo on to by mógł rozbudowywać na większe państwo. Mhm. Tam już wszyscy do niego chcieli się tam te paszporty wyrabiać, to wszystko. I dlatego zauważcie, że te samolotki nie powstają. Nie ma takich ewenementów, dlatego że oni się boją takich jak Islandia, która wyszła z kryzysu bardzo. To, że wyrzuciła tych wszystkich bankierów. Czy tutaj mamy chociaż przykład państwa Tanzania, no jak przypomnij mi nazwę tego kraju, co teraz bardzo dużo osób tam w Afryce jeździło, co nie trzeba było tych testów robić. Zanzibar. No właśnie, no. A to tam prezydent to wszystko zlał, powiedział, nie ma nic, przyjeżdżajcie, nie ma żadnych testów i nagle taki boom turystyczny, ludzie i nie tylko z Polski po prostu, przyjeżdżali, piękne tereny i co się okazało, że gościu nagle zginął, po prostu, a nie żyje, prezydent państwa. Później ktoś tam rangą... Takich było takich, trzech, nie? Trzech takich było, to... I podstawia się już nowe, już wychodzą w maseczkach, już widać swojacy są i oni nie dopuszczają właśnie, oni nie dopuszczają do takich państw, do takich samorodków. Znaczy wiesz co, oni w ogóle tłumią wszystko to, co może stanowić zagrożenie dla ogólnej narracji, tak? Już sam fakt, że gdzieś tam na przykład na Facebooku powiesz coś za dużo, jesteś już blokowany, nie ma wolności słowa, nie możesz się wypowiedzieć. To już jest, wiesz, to już narusza naszą wolność jako istoty. Oczywiście, że tak. To jest wkurzające. To jest bardziej związane z tym, że te nowe twory, platformy muszą powstać niezależne, wolnościowe, prowolnościowe i wtedy to motywuje ludzi do tworzenia czegoś takiego. Mnie też samego to zmotywowało. Gdzieś tam później jakieś CDA powstało, potem jakieś nowe też te portale powstają. To tego będzie rosło jak grzyby po deszczu. Coraz więcej, żeby po prostu pokazać, że te wszystkie dyktatury korporacyjne to trzeba negować, no nie uczestniczyć w tym, nie wspierać. Bo to są ich. No tak, no bo tam nie ma wolności, nie? Tak monopol, naprawdę. To jest jak w komunie, no monopol, jedna wyszukiwarka, jakiś jeden YouTube, który tak jest związany, jeden Facebook, to jest wszystko taki fałsz. Po to się tworzy monopol, żeby nimi sterować, kontrolować, żeby nie było konkurencji, prawda? Także to tak wygląda. No, niestety. Także reasumując, podsumowując, jesteśmy pełni optymizmu. Optymizmu, ale tak. Też... Ale optymizmu. Optymizmu, ale też ostrożności, nigdy nie za wiele. No i każdy dzień będzie ten promyczek dodawał do naszej puli tutaj tego światła. Tak, bo codziennie ktoś się obudzi. Codziennie ktoś się teraz obudzi. To już będzie szło
Masowo, Grzesiu. Tak, To już. trzeba budzić się codziennie z taką świadomością, następna osóbka się przebudziła, czyli jakby jest takim puzelkiem, który wzmacnia ten nasz nowy twór. Nową ziemię. A teraz słuchajcie, kochani, jeszcze z racji tego, że tutaj jest moja energia w tych książkach, i z racji tego, że ta okładka ma zrobić swoje i ona już budzi, to ja wam zrobię teraz tak. Może was przyciągnie. A w tej książce jest zupełnie inna energia. Ona już jest bardziej w kolorach bieli. Już takiego 7 promieni wszystkich. Więc może tutaj. I ogólnie, oczywiście, książkę można kupić w kilku miejscach, ale tylko u mnie z autografem. Więc jeżeli ktoś by był chętny na przebudzenie, na dowiedzenie się kilku nowych, ciekawych rzeczy, albo wcale nie nowych, ale chciałby sobie wiedzę poukładać, to zapraszam do mnie na stronę www.gwiezdnedzieci.pl i tam będzie zawsze książeczka z moim autografem i z zakładką dodatkową, co byście się nie zgubili podczas czytania. Bardzo mi było, Aniu, Cię gościć, no bo czuję się taki rezonans, to wszystko jest bardzo. Mnie, nie? Poszło nam tak jakoś Tak, swobodnie. spontan pewny i chociaż dzisiaj jest takie ciśnienie troszkę, ja nie lubię, jak taki księżyc na mnie wpływa, on mnie troszeczkę tak tłamsi, nie mam już tyle pomysłów, nie mam tyle takiej werwy, chociaż z drugiej strony patrząc, jak ja jestem gadułana, to może i lepiej, bo bym ci za często przerywał, a tego nie chciałem. No, też jestem gaduła, więc wiesz, to w dobrym czasie może faktycznie. Ale dzisiaj też energie Szumana, wiesz, mocno tam widziałam, podziałały, ale ja też czuję takie trochę parcie na głowę, ale myślałam, że to Szuman, wiesz, myślałam, że to Szuman bardziej. Wczoraj już miałem taki, nie mogłem spać, dzisiaj w nocy w ogóle nie mogłem spać. No i to też wiem, że jak się nie wyśpię, to znowuż też to na mnie jakoś tam wpływa. Jakieś coś jest, jakiś wpływ dziwny, to ja to czuję od 2-3 dni, takie jakieś osłabiające takie, wiesz, takie Ale gdzieś. wiesz co, to ja ci jeszcze powiem teraz, że jest dzisiaj czwarty, a od pierwszego zaczęły schodzić takie mocne, taka kolejna fala poszła takich oczyszczających bardzo energii. I one ci mogą po prostu wywalać rzeczy z wcześniejszych inkarnacji, i dlatego ty może nie śpisz, bo to wszystko musi się, wiesz, przetransformować, czyli energia musi się pozamieniać z negatywnej na pozytywną. I to też może być przyczyna tego, że tak jakoś się źle czujesz, nie? Że nie jesteś taki do końca swój jak zawsze. No, ja wiem, bo wiem, co mówię, bo przez pierwsze 2 dni, właśnie 1-2 sierpnia, to mnie tak też lekko siekło. I nawet mąż mówił, co to jakaś taka dziwna. Ja mówię, jaka dziwna? No nie wiem, no przecież widzę po tobie. A ja wiesz, a ja nie wiem, no leżę sobie, taka byłam zmęczona, właśnie mi się nie chciało. Taka wiesz, jakaś taka zupełnie. Bez energii, tak bez takiego powera, jaki gdzieś tam zawsze mam, więc też musiało się wszystko, wiesz, po. No każdy z nas musi, no to wiesz, to, że my jesteśmy obudzeni, to nie znaczy, że nie musimy przechodzić procesów, nie? No pewnie, że tak. No. Jeszcze raz Ci, Aniu, Także bardzo dziękuję. Zapraszam ja tobie chętnych do także. zakupu książki Ani. Wartościowa, cenna, wpisująca się na te czasy, czyli zawsze dużo pomoże w zrozumieniu tego, co nadchodzi. To na pewno. No i jeszcze takim stemplem dla mnie potwierdzającym, to jak wszyscy wiedzą, jest ta astrologia, te konstelacje i tutaj ktoś nie musi kończyć żadnych fakultetów, studiów w danej dziedzinie, ktoś się rodzi z zasobem, który już akurat w dzieciach, to jest jeszcze ta wibracja krytyka, plejad, no i to wszystko jest jakby otoczka tworzy całość, prawda? I to jest prawdziwe i to mi cieszy, że się udało ten nagranie zrobić, bo to zawsze jest taka cegiełka do lepszego zrozumienia też dzięki tej naszej rozmowie. Teraz powinnaś zrobić taką, wiesz, taką pieczątkę i na twarz mi przybić taki zielony approved. Wiesz, No, jak to znam było siebie, ja śmieszne. uwielbiam takie dowcipy, takie właśnie, bo to za mną chodziło od lat. Ja przecież na studiach w akademiku to tworzyłem takie pranki, robiłem gdzieś tam wodę, pompowałem do worka i jak się ściemniało, to komuś rzucałem przed nogi, wiesz, cieszyłem się jak dziecko, nie? Także takie głupoty się robiło. No możesz mi zrobić taki prank, wiesz, tutaj taką pieczątkę na twarz Dobra, approved. zrobię ci taką, zrobię. To będzie ekstra. No, No, ludzie zrobię. się będą śmiali, wiesz, to będzie znowu energia taka, wiesz, przyjemna, śmiechu, radości, O, że komediowa wiesz. taka, no. No.
Takiej potrzebujemy, słuchaj, w tym świecie. No dokładnie. Dobra, więc... dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Grzesiu, jeszcze raz bardzo mocno. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Wam także, kochani, dziękuję za to, że po raz kolejny pewnie będziecie mnie słuchać ponad 2 godziny i dajecie radę. Kreujcie pięknie i wysyłam Wam dużo świetlistej energii prosto od Stwórcy i dużo, dużo miłości. Tak, to jest najważniejsze.